Witam serdecznie w Kryminalni Jaśmin. Z tej strony dzisiaj będzie o Jennifer Pan i tak zwanym tygrysim rodzicielstwie. <tryk> Upstairs? You think someone's still in the house? I, I, I heard them leave. I don't know if they're still around. Okay, are you safe, some Can you lock your door? Are you upstairs? I can't. I'm tied. My hands are to tied. I had my cell phone in my pocket. Someone invaded your home, ma'am. Yes. You heard heard They had guns, and they were holding me at gunpoint. Okay, just calm down. Okay, I'm on the phone with you. Okay. I don't know what Zaczęliśmy nieco niestandardowo, bo nieco od środka, ale tym razem zgodnie z zasadą Alfreda Hitchcocka, że dobra opowieść winna zaczynać się od trzęsienia ziemi, a później tylko nabierać tempa. W przypadku kryminalnych, właśnie takim trzęsieniem jest telefon na 911. Takie piękne czasy to były, kiedy można było dzwonić bez przejmowania się pandemią, chociażby. Kto dzwonił, po co dzwonił, to już dość długa i zawiła historia, którą wam zaraz opowiem, więc możecie sobie wysłuchać. A jak ktoś nie chce słuchać, to może sięgnąć do źródeł bezpośrednio. Źródeł jest mnóstwo, jak zwykle, i jak zwykle też są wylistowane na samym dole pod filmikiem. Można sobie kliknąć i tam zobaczyć i poczytać. Nie trzeba wcale słuchać. Zresztą, jak zwykle, zachęcam do szukania i grzebania na własną rękę, i dzielenia się swoimi znaleziskami informacyjnymi. Jak się dogrzebiecie czegoś, do czego ja się nie dogrzebałam, to bardzo chętnie też skonfrontuję swoje informacje. Sprawa, o której dzisiaj będę mówić, o której Wam dzisiaj opowiem, to właściwie trochę może ciężko się i słucha właśnie w czasach kwarantanny, bowiem jest o rodzinie: o rodzinie kontrolującej, wymagającej, kultywującej tradycje i ambicje ponad wszystko. O miłości do dzieci, którą można nazwać toksyczną lub też, niektórzy mówią, trudną, niełatwą. Dużą rolę odgrywają tu różnice kulturowe i kulturalne, imigracja i zderzenie dwóch światów, które próbują funkcjonować w symbiozie, jednak ta symbioza ma długie, ostre kły. To także opowieść o wielkim, nieprawdopodobnym kłamkoleniu i to na poziomie zaawansowanym, że tak powiem, bo sztuka kombinatorstwa na serio jest onieśmielająca wręcz. Rzecz jasna, jest to także opowieść o morderstwie, planowanym niesamowicie miernie i dość biednie, no i na pochybę myślnikowi. I gdyby nie odebrane ludzkie życie, ta straszliwa tragedia rodziny. To ten, to ten sam aspekt tego planowania właśnie, to yy, ten, ten element tej historii, mógłby służyć za niezłą podstawę do komediodramatu. Bo i pomyłek, i tu tumiwisizmu tutaj jest dość sporo, oraz liczenia na cud niejako. Proszę mnie jednak nie zrozumieć, że fatalnie planowane zbrodnie to mimo wszystko in plus w tym wszystkim, jakby były fantastycznie ogarnięte, to by się ciężko wykrywało, a później nie byłoby trochę o czym też opowiadać. Za bardzo już komplikuję, więc tyle tytułem wstępu i zacznijmy od samego początku. Kim była dziewczyna, która wykonała ten dramatyczny telefon? Co się stało z jej rodzicami? Już wszystko tłumaczę. A za głoską muszę Wam powiedzieć, miałam straszną, w jakiej kolejności to poukładać, jak to przedstawić odpowiednio, żeby odpowiednie fragmenty historii były w tym miejscu, w którym trzeba, bo zwrotu akcji tu jest sporo, jednak postaram się jak najbardziej chronologicznie. No, o tyle, o ile. Tym razem początek będzie sięgać bardzo daleko w przeszłość, do tego na inny kontynent, bowiem zanim przedstawię Wam Jennifer Pan i okoliczności przyrody, w jakich została wychowana, oraz o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce 8 listopada 2010 roku na przedmieściach Toronto w Kanadzie, bo tamże dzieje się akcja, trzeba nieco nakreślić krajobraz zależności społeczno-tradycyjnych, byśmy mieli nieco szerszy wgląd w temat. Kuei Han Pan urodził się w latach 60. w Wietnamie, dorastając podczas wielkiej zawieruchy wojennej. O wojnie w Wietnamie mówię, jakby ktoś nie wiedział. Niewiele wiemy o jego dzieciństwie, jednak źródła twierdzą, że nie wywodził się z zamożnej rodziny. Było dość biednie. Han był jednak człowiekiem ambitnym, marzącym o lepszym życiu i zdecydowanym osiągnąć to pracą swoich własnych rąk. Więc wszystko się zgadza. W kraju rodzinnym, a dokładnie w Saigonie, gdzie chaos powojenny cały czas szalał na ulicach, Odebrał wykształcenie w kierunku producenta narzędzi. Nie wiem dokładnie, czym się zajmował, ale z tego, co pojęłam, to było coś pomiędzy szlifierką a składaniem różnych metalowych części do kupy. W każdym razie, nie projektowanie ani obmyślanie maszynerii. Bardziej powiedziałabym szczerze, praca właśnie przy narzędziach. Wiedza to jedno, praktyka to drugie, a nie działo się dobrze w Wietnamie wtedy. Han, tak jak 50 tysięcy innych jego rodaków, uciekł do Kanady, gdzie otrzymał status uchodźcy politycznego. To jest dość ciekawy e, historyczny aspekt tej opowieści, bowiem e, on należał, właściwie podczas tej swojej ucieczki, należał do grupy zwanej Boat People, czyli Ludzie Łodzi, tak byśmy to mogli przetłumaczyć. Jako, że całe te masy ludzkie, te 50 tysięcy tych Wietnamczyków, przeprawiały się właśnie łajbami różnego rodzaju do kraju klonowego liścia, proszę sobie wyobrazić, Często dryfując po wodach przez całe tygodnie, tam podatni na ataki piratów, tam były zgony z pragnienia, z głodu, z wycieńczenia, no po prostu dramat. Panika, jak to panika i ucieczka w tak dramatycznych sytuacjach to nie zwraca uwagi ani na status społeczny, ani na wykształcenie i w tych łodziach spotkać można było praktycznie cały przekrój wietnamskiego społeczeństwa. Od biednych rolników do wykształconych i wyedukowanych przedstawicieli klasy średniej. Każdy tam próbował uciec. Z wyższą klasą nie wiem, ale jak wszyscy wiemy, tam prawdopodobnie wyższa klasa, ci, którzy byli zamożni, pewnie mieli też inne sposoby na wydostanie się z kraju. Kończąc dygresję, powiem tylko tyle, że Han mając lat 26 stanął na kanadyjskiej ziemi, uzbrojony jedynie we własne ambicje, bo już język angielski to niekoniecznie. Francuski też mu nie szedł. Bo francuski przecież jest, jest drugim językiem w Kanadzie. W przeciwieństwie do wielu jego krajan, którzy na przykład wybrali Montreal jako miejsce docelowe, bo jakoś sobie tam z tym francuskim ogarniali, Han postanowił zagryźć zęby i dać sobie radę w Toronto. Nie, żeby tam był jedyny, który do, do, do Toronto się wybrał, natomiast jakby no, gdzieś tam większość tych ludzi wybrała się do Montrealu. On wybrał Toronto. I tak sobie myślimy, Kanada, lata 70., 80., więc prawdopodobnie kraj mlekiem i syropem klonowym płynący, takie były wrażenia przecież. No to wcale tak nie było, przynajmniej tak źródła mi powiedziały, tak mu powiedziały w sekrecie, wyszeptały do uszka. Kraj się mierzył akurat wtedy z różnymi przeciwnościami losu, więc nikt czerwonego dywanu nie rozwijał, kwiatami nie witał, natomiast Han wcale nie potrzebował dywanu, on potrzebował jednej rzeczy, pracy. Razem z grupą innych uchodźców zamieszkał w Scarborough pod Toronto. Jak wam to Scarborough, tak brzmi, tak jakoś tak gdzieś kojarzycie, że tak padało w kryminalnie parę razy. Ta, ta miejscowość, ta dzielnica, to tak padała. Ja na serio nie wybieram opowieści z tego konkretnego regionu. To Scarborough pojawia się tam samoistnie, przeklęta ziemia jakaś. Nie, no żartuję. Bardzo ładne parki mają i Walmarty też mają bardzo ładne. No ale do rzeczy. Han czuł się, czuć się mógł nieco jak w domu, bo ponad 80% mieszkańców właśnie tego regionu, tej miejscowości stanowili Azjaci, więc miał się z kim skomunikować, zanim tego angielskiego nie ogarnął jako tako. A komunikować się bardzo chciał, szczególnie z taką jedną, co mu w oko wpadła: Big Halan razem z całą swoją rodziną, także niedawno przybyła z Wietnamu. Jak podają źródła, ponownie, które tam różnie podają, akurat w tej kwestii. Han i Big zdali się jakoś mniej lub bardziej przelotni jeszcze w kraju ojczystym, ale teraz bardzo chcieli tą znajomość mniej lotną uczynić, że tak powiem. Tradycyjnie jednak, bo to ważne, odbyło się całe smalenie cholewek, tam różnego rodzaju umizgi, nieumizgi, spotkania z rodzicami, ale że Han spodobał się rodzicom wybranki i czarnej polewki nie dostał, para wzięła ślub i zamieszkała razem. Dalej bez czerwonego dywanu, znaczy chyba, no bo zdjęć z ich, z ich ślubu to akurat nie mam. No i dość skromnie sobie zaczęli funkcjonować. Oboje jednak ciężko pracowali, stawiając sobie za główny cel, jak zresztą wielu emigrantów wszelkiej maści, zbudowania pięknej przyszłości dla swoich dzieci. Oboje pracowali ciężko w fabryce Magna International na linii produkcyjnej. Tam się zdaje, się robi się części do samochodów. Nawet nie, nie, nie zdaje się, tylko, tylko na pewno. Wspomniałam już na samym początku, że domostwo panów było bardzo tradycyjne, więc trochę o tej tradycji no, trzeba opowiedzieć. Nie uważam się za eksperta w sprawach Azji, a szczególnie Wietnamu, więc bardzo proszę o korektę, jeżeli popełnię jakiś błąd, gdyż nie zgłębiałam tematu bardziej niż wymagało tego przygotowanie się do tej sprawy i zrozumienie całości. No, ale do rzeczy. Kultura Wietnamu wczesna, bo dzisiaj to nie mam pojęcia, ale ta, w której, której wierni byli Han i Bik, Kształtowała się była dość mocno pod wpływem Chin, i była dość mocno kastowa w jakimś tam znaczeniu. Przejście z jednej grupy społecznej do drugiej wcale nie było takie proste lub wręcz niemożliwe i zwykle podstawowym czynnikiem był poziom edukacji danego osobnika. Innymi słowy, intelektualiści i pracownicy umysłowi byli ponad pracownikami fizycznymi czy rolnikami. W Kanadzie, gdzie te granice były dość płynne, z jednej strony panowie wykorzystali ten fakt, usilnie próbując piąć się wyżej. I tego wymagając żelazną ręką od swoich dzieci, które się zaraz urodzą, zresztą. Z drugiej jednak trzymając się dość mocno właśnie tychże zasad. Oboje w końcu pracowali jako robotnicy fizyczni, a tu się okazywało, że dom i samochód i dobre wykształcenie dzieci było możliwe. Czyli z jednej strony trzymali się tradycji, ale z drugiej strony gdzieś tam chcieli skorzystać z tej możliwości przejścia z jednego punktu do drugiego na tej drabinie społecznej. Skąd się wziął ten dysonans poznawczy, z jednej strony tradycja, a z drugiej strony pełnymi garściami to, co Kanada oferuje? No na pewno trochę czuli się wyobcowani w nowym kraju, przynajmniej tak źródła deliberują, bo nawet nie twierdzą. Dlatego kultywowali zasady i tradycje przywiezione z domu. Nie oni pierwsi zresztą i nie oni ostatni, to jest dość częste wśród różnego rodzaju emigrantów. Oczywiście, kwestie grup społecznych to nie jedyny element, który jest istotny dla tej opowieści, bowiem to, co mówię, wbrew pozorom ma znaczenie, ale przede wszystkim coś, co moje źródła nazywają normami konfucjanizmu. To nie tylko religia, bo to jest przecież religia, ale też zbiór zasad, czyli w sumie tak jak każda religia. Ważna jest konkretna hierarchia tutaj. Ojciec głowa rodziny, matka się słucha ojca, starszy brat ma wład władzę nad młodszym bratem, i tak dalej, i Dzieci mają być bezwzględnie posłuszne i trzymać się wytyczonego przez rodziców planu. Ważny jest szacunek i posłuszeństwo. Nie to, żeby to jakoś brzmiało inaczej od wszystkich innych systemów, ale w tym przypadku ma nieco inny posmak, wymiar jest też bardzo mocno praktykowane. To nie jest tylko teoria. W ten sposób i podług tychże zasad okazuje się miłość do siebie nawzajem i do rodziny. Nie znaczy to oczywiście, że w każdym domu rozgrywa się jakiś horror, ale może pojawić się problem, kiedy autorytarni rodzice będą wymagać przestrzegania praw i zasad w kraju, który takie zasady uznaje no za dziwne, delikatnie rzecz ujmując, stawiając właśnie na indywidualizm, spełnianie siebie, na przykład zostanie jednorostem kolorowym. Czyli z jednej strony możesz być kim chcesz, ale tak naprawdę możesz być tym, co ci rodzice powiedzą. W największym skrócie. Han ciężko pracował i w dość krótkim czasie udało mu się nabyć pierwszy dom dla swojej rodziny. To były te czasy, kiedy lata, osiem, lata 80, kiedy za trzypokojowy dom można było zapłacić 80 tysięcy dolarów, a nie jakieś miliony. Ach, piękne. Prawdopodobnie wszyscy, co mieszkają tutaj w Ameryce Północnej, właśnie ozierają łzy. Rodzina zresztą mocno oszczędzała, nie to, że im tam podarowali w prezencie przecież, ciężko pracowali. No i jak był do mnie praca, przyszedł czas na powiększenie rodziny. Jennifer Pan przyszła na świat 17 czerwca 1986 roku w jednym z torotońskich szpitali. No i zastanawiać się, możecie, dlaczegoż tak głęboko tradycyjni rodzice wybrali takie zamerykanizowane, a właściwie skanadyzowane, skanadyzowane? Tak by to było? No nie w każdym razie. Nieważne. Jennifer, takie imię. No, Dlaczego? Można się zastanawiać. Prawdopodobnie dlatego, że pewnego rodzaju miłe uprzedzenia i rasizm ogólnie były ich chlebem powszednim i rodzice chcieli, żeby ich dzieci się lepiej wtopiły w te kanadyjskie społeczeństwo. Oj, wtopią się. Jedno szczególnie. Co jednak nie zmienia faktu, że w domu posługiwano się głównie wietnamskim i kantońską odmianą chińskiego. Po angielsku mówiło się tylko poza domem, co jest zresztą dość częste w imigranckich domach, mówiąc szczerze. Jennifer miała zaplanowane życie chyba zanim zdążyła nabrać pierwszy oddech albo porządnie zapłakać, w przyszłości lekarz, mistrzyni olimpijska w jeździe na łyżwach oraz pianistka klasy światowej. Przyjmują jak taki dość drastyczny wybór, z tym, że to nie był wybór. Rodzice wcale nie wymagali, by wybrała sobie jedno z tych trzech. Jennifer miała osiągnąć wszystkie te cele równocześnie. Taka zabawa, mili państwo. A od nas tylko mamusia wymaga, żeby śmieci wyrzucić i szmaty z matematyki nie przynieść. Zanim jednak wejdziemy w kociokwik osiągania tychże celów, należy wspomnieć, że panowie trzy lata po narodzinach Jennifer przywitali na świecie syna Feliksa, który z marszu, zanim jeszcze pierwszą pieluchę nałożoną miał, otrzymał wymóg zostania inżynierem i nikogo nie obchodziło, co te dzieci chcą i co ten Felix będzie chciał i co Jennifer będzie chciała. No, rodzice chcieli za nich. Takie kwiatki. Na Jennifer się jednak skupmy, bo w końcu o niej głównie jest ta historia. Od najmłodszych lat była dziko trenowana w ramach osiągnięcia wyznaczonych celów i, co najlepsze, dawała radę im sprostać, przynajmniej na początku. Rodzice byli bardzo wymagający, jak już się trudno się domyślać, chociaż kochający, no, na swój sposób, właśnie w takim tradycyjnym ujęciu. Oboje prezentowali typ rodzicielstwa zwanego tygrysim, nie znaczy to, że przebierali się za wielkie koty w czarne paski, ale ich podejście do dziecka było, cóż, jakby to powiedzieć. My byśmy to nazwali pewnie toksycznym, a psychologowie dziecięcy zaczęliby sobie wyrywać włosy z głowy. Jeżeli jest tu jakiś psycholog dziecięcy na sali i tego słucha, to bardzo chętnie posłucham zresztą opinii i komentarze poczytam. Czym się więc charakteryzowało rodzicielstwo tygrysie? Przede wszystkim olbrzymią presją na dziecku wywieraną od samego startu. Jennifer została zapisana na łyżwiarstwo w wieku lat czterech i oczekiwano od niej, że w 2010 roku będzie reprezentować Kanadę na Olimpiadzie. Nie, że medalik dyplomiki do domu, tak? Znaczy na tonie, taniec na lodzie ją zapisali, na jakieś tam, nie na jakieś wyścigi w ślizgu, czy jak się to tam nazywa, tam, tańczyła. Grena Pieninie także studiowała, zanim jeszcze dobrze potrafiła biegać, i to u znakomitych fachowców, m.in. u Ewy Krajewskiej, która przygotowywała Jennifer do egzaminów i wystąpień. Utalentowana i bardzo pilna, szybko potrafiła zachrzaniać Chopina jak wściekła. Nie na żadnej presji, nie? Niczego takiego. Tylko olimpiada, konkurs Chopinowski, a może jeszcze lekarstwo na raka, żeby wynalazła. I najlepiej szybciej niż wszyscy inni. To może wtedy się ktoś uśmiechnie, albo poklepi po plecach. Albo nie. No, takie klimaty. Rodzice nie akceptowali żadnych innych stopni poza samymi szóstkami. No dobra, to Kanada, więc nie ma szóstek, tylko jest A. Według, według standardów to idzie tak. A, plus to jest 6, czyli wybitnie. A, czyli 5, to jest bardzo dobrze. B, czyli 4, to jest dobrze. C, czyli to jest trójka, czyli średnio. D, to jest czyli 2, to jest dopuszczająco. I F, czyli 1, to jest szmata. I zaraza, straszna. Koniec, niezaliczenie. W rodzicielstwie Tygrysim, tłumaczymy to 5 na dobrze, 4 na źle, 3 to katastrofa, 2 to niemalże pokazanie drzwi do domu, a jedynka, jak już gorzko śmieją się znawcy tematu, to zapomniane dziecko na zawsze już, wyklęte z rodziny. Koniec świata, koniec wszystkiego, już nic nie ma, tylko beznadzieja, mrok i smutne piszczałki. To w ogóle lepiej wygląda po angielsku, ale tłumaczę jak umiem. Ale to nie tylko rodzice wymagali, to całe otoczenie sprawiało, że Jennifer i jej brat od samego początku byli dość mocno w stronę wyciskania osiągów naukowych kierowani na praktycznie wszystkie możliwe sposoby. To nie tylko awantury o sprawdziany i ciągłe ciąganie na zajęcie pozalekcyjne, ale też nastawienie najmłodszych w rodzinie na swojego rodzaju rywalizację. w War miała taką kuzynkę Michelle, i od samego startu rodzice kipicowali takie jakby swojego rodzaju rywalizacji, która przyniesie więcej nagród. Zobacz, Michelle dostała wstążeczkę czerwoną czy zieloną, bo zdała matematykę śpiewająca, a ty tylko pół a to Michelle dostała choinkę o zapachu kokosowym, a ty tylko truskawkowym i kotylion niechętnego żółwia. No nic, nic dziwnego, że Jennifer się tego grzecznie słuchała, no chcąc, nie chcąc, no bo taki był klimat ogólnie. Otaczało ją to ze wszystkich stron w końcu. Poza tym ważnym aspektem tego wychowania był taki trochę zimny huf, czyli żadnego kocham cię... Żadnego klepnięcia po plecach, żadnego uściśnięcia ręki, żadnego przytulenia. Świetne wyniki, nagrody, dyplomy i inne takie były właściwie absolutnym wymogiem. Tak jak wstanie z łóżka o konkretnej godzinie, czy wizyta w toalecie, że tak powiem. A matka Wam w końcu nie gratuluje, że próśnic był brany, prawda? To chociaż może w jakichś drastycznych przypadkach to może i gratuluje. Zostawmy to. Nic nigdy nie było wystarczająco dobre, nigdy nie było ograniczeń w ilości nauki i osiągnięć. Im więcej, tym lepiej. Zawsze. Co gorsza, jedną z zasad było to, że rodzice nigdy nie stawali po stronie dziecka zawsze nauczyciela. Czyli jak tam nauczyciel mówił: O, tutaj, nie wiem, Jennifer się nie przygotowała, czy mogła zrobić lepiej, to rodzice mówili: Popatrz, popatrz, no tak, rzeczywiście. Zamiast jakby to dziecka, jakby trochę wybronić, czy jakoś mógł go podnieść na duchu. Nie, nie, nie. Miało to wzbudzić ambicje i chęć rywalizacji, ale presja była olbrzymia. Na samym szczycie, oczywiście, bo kto tam tą presję wymagał, na samym szczycie oczywiście był ojciec, zawsze wymagający, zawsze zapracowany, biorący nadgodziny, by opłacić kolejne lekcje, pianina, tańca na lodzie, czy tam innych korepetycji, który przede wszystkim wymagał. Matka zawsze wspierała jego decyzję, nawet jeżeli się po cichu nie zgadzała, to ojciec zawsze ma rację. Czasem gdzieś tam coś poszło po mu dać ciasteczko, czy tam pocieszyć dobrym słowem. Ale jak się ojciec zdenerwował, to oficjalnie było zawsze tata wie najlepiej. Czy wiedział najlepiej? To już inna sprawa. Kwestia, powiedziałabym, dyskusyjna. Ponieważ w Tygrysie wychowanie było grane od dekad, bo oni ani nie pierwsi, ani nie ostatni, późniejsze badania nad tematem wskazywały, że to tak świetnie dzieciakom w przyszłości wcale nie robiło. Tak naprawdę. Wychowani na obłędnie posłusznych i pracowitych raczej, zgodnie z tym, co mówią źródła, to te dzieciaki nie obejmowały później w przyszłości stanowisk kierowniczych, nie były liderami w niczym, będąc raczej dzielnymi mrówkami i kołowrotkami w tym, tym kondzieli pracy wszelakiej. A przewodzenie grupie, czy, tam, czy też charyzma, to niekoniecznie z tego, z tego wynikała. No ale rodziców nie przekonasz, bo rodzice wiedzą najlepiej. Co z kolegami i koleżankami, zapytacie? No, też ciekawie. O randkach można było zapomnieć, dopóki się nie skończyło studiów. A jeżeli chodzi o kontakty towarzyskie, to były bardzo ograniczone. Rodzice musieli zaakceptować znajomych, a robili to głównie patrząc na ich oceny i reputację oraz ambicje trochę. Jakiekolwiek kolegowanie się z dziećmi czy z młodzieżą pochodzących z mniej ambitnych czy zamożnych rodzin nie było akceptowalne. Nie, żeby to ogólnie był taki zły pomysł, tak czy coś, bo wszyscy rodzice drżą, żeby dziecko nie wpadło w złe towarzystwo ale te ustalenia to był taki reżim, że dzieciaki to nie bardzo miały do kogo gęby otworzyć. Chyba, że do rodziny, no bo ta to, to akceptowana była. Jennifer jednak grzecznie trzymała się reguł, przynosiła oceny świetne, z biegiem lat wcale nie ociągając się w nauce, ćwicząc ten taniec na lodzie, grając jak wściekła na tym pianinie i przygotowując się przez cały liceum do studiów medycznych. Felix, czyli młodszy brat, też tak się starał, ale z tego co zrozumiałam, to miał chyba trochę poluzowany cugle. Z mu tak w ogóle średnio szło, bo tak jakoś tak miał dwie lewe ręce, nie bardzo. Sport też niekoniecznie, ale dawał sobie świetnie radę z matematyką, znajdując oparcie i zrozumienie właśnie w mamie. Więc on tutaj jakby trochę był bardziej, miał trochę poluzowane te wszystkie tematy. Rodzice skupiali się więc głównie na Jennifer. Kiedyś nazwalibyśmy taki dom tradycyjnym, z naciskiem na kiedyś. W końcu dążenie do tego, by dzieci były dobrze wykształcone i lepiej im się wiodło niż rodzicom, to nie jest jakieś specjalnie niezwykłe, ale to, jak mówię, szło o wiele dalej. Felix wspominał, że kiedy był małym chłopcem, to spadł raz z roweru. No, zdarza się. I złamał sobie rękę. No, też się zdarza. Płacząc przed domem, zawołał ojca, który zamiast tam przytulić, tam ogarnąć temat, to krzycząc i machając rękami, obwiniał go za niezdarność, żądając wyjaśnień, jakże to. Kilka lat później, gdy Felix uciął sobie kawałek palca, no to już nie jest takie częste, tam przy jakimś gotowaniu czy przy czymś, ojciec zakrzyknął do niego: Czemuż to zrobiłeś? Więc jakby obwiniając go wszystko, zamiast po prostu pocieszyć czy jakby zająć się tematem w takim jakby opiekuńczym klimacie bardziej. Brat Jennifer jednak przeszedł nad tym zachowaniem do porządku dziennego, nazywając reakcję rodziny taką szorstką miłością po prostu i uznając, że ich zachowanie miało przyczynić się do ewentualnego dobra ogółu. No, zobaczymy, jak z tym dobrem ogółu będzie. Oficjalna wieść głosiła, że Jennifer trzymała się z daleka od wszelkich kłopotów. Przeszła jak burza przez liceum i dostała się na studia farmaceutyczne na jednym z najlepszych uniwersytetów, w dodatku ze stypendium, no nie dziwota, wprawdzie a czy wprawdzie miała być lekarzem, to prawda? Jednak ojciec odpuścił tą ambicję nieco rozumiejąc, że dziewczyna ponoć nie jest w stanie zdzierżyć krojenia trupów czy tam innych wydzielin i zezwolił łaskawie na robienie proszków i czopków, no, też w sumie prestiżowe. Gdy Jennifer poinformowała rodziców, że pokonując obrzymią konkurencję, zasiądzie w ławach prestiżowej uczelni, rodzice nie szczędzili nagród, nagród, nie wiem, tam za bardzo jakichś takich wielkich entuzjazmów nie było, ale był nowy, najwyższej klasy laptop, no i inne podarki były grane, A dziewczyna dumnie pokazywała swoje notatki ze studiów, podręczniki, które potrafią swoją drogą być więcej warte niż laptop, tak naprawdę, i z pasją zabrała się za następny etap swojej edukacji. Jako, że rodzina zmieniła miejscówkę, okazało się, że trudniej dojeżdżać, więc pozwolono jej pozostawać na parę nocy w tygodniu, koleżanki na stacji, aby uniknąć korków i takich innych rzeczy. No i też skupić się bardziej na nauce o tabletkach i proszkach, czy co tam się robi na farmacji. Jennifer dorabiała też w kafejce, gdzie wszyscy znajomy byli pod wielkim wrażeniem jej pilności i dokładności, szczególnie jeżeli chodzi o studia, i kojarzyli ją zawsze w czytaną w notatki. W książki, wertującą tam różnego rodzaju papiery. Mniej więcej w tym samym czasie jej brat Felix po kilku skrętach i zakrętach, bo tam różnie u niego było, także okazał się dumą rodziców i rozpoczął studia inżynierskie na McMaster University w Hamilton. tylko mniej więcej około godziny drogi od domu, i tamże gdzieś się wyprowadził i wynajmował jakieś mieszkanko, jakąś stację. A może to był nawet akademik, nie jestem pewna. No ale jak to nie buntowali się? Tak żyli w tym mentalnym kamieniołomie? Jennifer wprawdzie pokazała na chwilę rogi, a właściwie różki, bo nie udało się jej uchronić od randkowania tak zupełnie i przez jakiś czas umawiała się z młodym mężczyzną o imieniu Daniel Wong. Jednak pod naciskami rodziców zerwała tą znajomość, poświęcając się tylko i wyłącznie nauce, a w wolnych chwilach pomagając chorym dzieciom w szpitalu w imieniu fundacji Sick Kids oraz słuchając rodziców. To było całe jej życie. Więc tak zupełnie bez buntu nie przeszło, Oficjalnie jednak wszystko było na dobrej drodze. O rogach Jennifer, a właściwie dwóch wieżach Saurona, na głowie, to już będzie za chwileczkę. Układało się zresztą dobrze na wszystkich frontach. Panom ciężka praca zaczęła przynosić owoce. Jak już wspomniałam wyżej, to przyprowadzili się do nowego domu w Markham, dokładnie 238 Helen's Avenue. W garażu stały Mercedes i Lexus, domostwo urządzone było za ciężki hajs, chociaż trzeba przyznać, że rodzina panów żyła nieco na wyrost. No bo się można zastanawiać, jak dwoje pracowników fizycznych, tak, pracujących w fabryce, było na to wszystko stać. Bo dalej pracowali tam, gdzie pracowali, jednak bardzo ostrożnie wydawali pieniądze, nie szczędząc właściwie na edukację lub, właśnie, pokazanie swojego statusu lub no, pseudostatusu. Licząc, że będzie to ich złoty bilet do tej innej, wyższej klasy społecznej i zapoznania ludzi na poziomie. Dzieci przynajmniej pozornie nie sprawiały problemu, wszystko się układało, wszystko szło w jak najlepszym kierunku. Aż do feralnej nocy 8 listopada 2010 roku. Zaczęło się dość niewinnie. Han wrócił z pracy, po czym wyszedł na chwilę do sklepu, dokładnie Home Depot, w celu nabycia flash drive'a i filtrów, czy tam przykrywek do wentylatorów w domu. Zresztą bardzo lubił majsterkować i naprawiać, chętnie się w to angażował, uznając to za swój męski obowiązek. Kobiety miały gotować i prać, mężczyźni przetykać z lewy albo montować nakładki na wentylator. Tak? W tym czasie Jennifer razem z mamą spożywały wspólnie kolację, nie czekając na tatę, Han wrócił ostatecznie do domu o 18.03, a kamera ogrodowa sąsiada, bo tam ludzie mieli tam kamerki różnego rodzaju, złapała go wchodzącego do domu dokładnie o 18.12. O 18.23 kolega Jennifer, Adrian Tymkiewicz, wpadł w odwiedziny właśnie do niej w celach oglądania ulubionych seriali. Czyli to było How I Meet Your Mother, jak poznałem waszą matkę, i Gossip Girl. Pokół telewizyjny, tam gdzie oni sobie przesiadywali, urządzony był w piwnicy. No, i tam spędzili we dwójkę trochę czasu. Gdy Adrian pożegnał się i wyszedł, Jennifer przeniosła się do swojego pokoju, gdzie oddała się ponownie rozrywce klasy wysokiej, nadrabiając odcinki Amazing Race i gadając przez telefon z innym kolegą Edwardem. Od zwykły wieczór trochę zabawy, trochę spotkań, trochę obowiązków. Mama Jennifer zaś udała się na zajęcia taneczne, bo zdaje się, jak właśnie Adrian tam był, to ona wybyła na te zajęcia, ona uczyszczała na nie w każdy poniedziałek i wróciła do domu około godziny 21.30. I praktycznie cała rodzina zaczęła przygotowywać się do snu. Niespodziewanie około godziny 22.13 trzech mężczyzn zamaskowanych wtargnęło do domu. Na samym początku, zaabsorbowana telewizją i telefonem, Jennifer nie miała niczym pojęcia. Jednak zaniepokoiły ją dziwne dźwięki pochodzące z salonu na dole i krzyki jej mamy w języku angielskim. Było to dość dziwne, biorąc pod uwagę, że Big posługiwała się w domu zwykle wietnamskim. Więc dlaczego nagle mówi podniesionym głosem po angielsku o tej godzinie? Jennifer zamarła, zmroziło ją, coś musiało być bardzo nie tak. Krzyki z dołu nabierały intensywności, eskalując do kłótni z jakimiś mężczyznami. Co było robić? Jennifer w końcu wyjrzała ze swojego pokoju i zobaczyła zamaskowanego napastnika, który grożąc jej bronią zarządzał pieniędzy. Han zwykle w domu kasy nie trzymał. Mamo no, kto już teraz w domu trzyma jakąś gotówkę. Natomiast Jennifer miała oszczędności. Za pomocą jakiegoś sznurka inne dane podają sznurówek, jeden z napastników przywiązał Jennifer do poręczy schodów i ruszył na dół, dołączając do swoich komradów. Ci wiegli już rodziców dziewczyny do piwnicy. Związana Jennifer usłyszała, jak zostaje oddane kilka strzałów i krzyk matki. Później jeszcze jeden wystrzał i długi, przeciągliwy, straszliwy krzyk ojca. Han pomimo postrzału nie przestawał krzyczeć. Rabusie, a właściwie teraz i mordercy, pośpieszając się nawzajem, zbiegli w panice z łupem o wysokości 2060 dolarów. Wyjętych z portfela Hanna. Wbrew pozorom i logice Jennifer nie była związana mocno. Udało się sięgnąć do tylnej kieszeni spodni, wyjąć telefon, zadzwonić na policję to był właśnie ten telefon, na ten, ta rozmowa, którą, którą puściła na samym początku i ta policja właśnie natychmiast przyjechała, uwalniając ją i zabezpieczając teren. Ciało mamy Jennifer znalazło było w piwnicy, dalej, ubrane, dalej była ubrana w piżamy z kubusiem puchatkiem. Z głową owiniętą w niebieski ręcznik. Zginęła natychmiast i niestety próbowano ją ratować, ale nie dało się już nic uratować. Ojciec został odwieziony w stanie krytycznym do szpitala po postrzale w głowę. Kula właściwie przeszła przez czaszkę i utkwiła w szyi, w kości szyi. Nie dawano mu wielkich szans na przeżycie, szczerze mówiąc, na powrót do zdrowia, no ale ratowano oczywiście jak tylko mogli i trochę liczyli na cud. Jennifer po jakiejś interwencji medycznej, a coś tam dostała, jakieś proszki na uspokojenie czy coś, natychmiast zostanie przesłuchana, a przynajmniej przesłuchana po raz pierwszy. Płacząc, tłumaczy przebieg zdarzeń, trochę mącąc w zeznaniach. Jednak policjantów to nie dziwi tak bardzo w końcu. Dopiero co przeszła straszną traumę. Oczywiście natychmiast został powiadomiony brat dziewczyny, który przebywał w Hamilton z nakazem powrotu do domu. Jennifer jest w szoku. Płacze, nie może się uspokoić. O 23.15 jest już pod opieką specjalistów, którzy, przepisali jej leki na uspokojenie. O 1.31 w nocy, czyli już 9 listopada, dziewczynie odebrano telefon, jako część śledztwa, oczywiście, i zostaje oddana pod opiekę detektywowi śledczemu, który przewozi ją na pusty runek. Wytknąć jej nie dali, bo pierwsza seria pytań ma miejsce już o 2.45 rano, cały całe, właściwie co 5 godzin od włamania. Dziewczyna wygląda na zestresowaną, zagubioną w szoku, bardziej jak dzieciak niż młoda kobieta, którą już praktycznie, która już praktycznie kończy studia, czy też skończyła studia. Nikt, patrząc na nią nie dałby jej 24 lat, wygląda bardziej na 13 złą drogą. Opisuje napastników jak umie najlepiej, nazywając ich numerem 1, 2, 3, trochę myli się w zeznaniach. Raz podaje, że zniknęło 2000 dolarów. Innym że 2,5 tysiąca. No ale to są no, ale to trochę zrozumiałe, tak? No bo. Przeżyła straszny stres. To są szczegóły, które nie są aż tak istotne w tym momencie. Wszyscy też jej mocno współczują. No, przecież straszna sprawa tak rodziców stracić nagle, niespodziewanie. Jennifer nie bardzo kojarzy, który napastnik zrobił co. Czasami jej się byli kolejność. To znowu drobiazgi, które specjalnie policjantów nie przyjmują. Jeszcze ją tam przepytają kilka razy ładnych. No w końcu, jak mówię, przeżyła szok. Powoli jednak rzeczy zaczynają się nie zgadzać. Coś tu nie gra. Pierwszym takim znakiem zapytania jest fakt, że w pokoju obok przesłuchiwany jest jej brat Felix, który już zdążył z tego Hamilton dojechać. I Jennifer wydaje się strasznie zmartwiona faktem, taka zafrapowana, jakie pytania jemu są zadawane. I bardziej się tym przejmuje niż swoją własną sytuacją. To już jest dziwne. Wydaje się wręcz zaskoczona, że on także musi złożyć zeznania, mimo że go nawet w okolicy nie było. I ma na to przecież dowody. Policjanci więc cierpliwie jej tłumaczą, że wszyscy, którzy przekroczyli próg tego domu w ciągu ostatnich kilku dni, zapewne będą przesłuchiwani, no bo taka jest procedura. Ostrzegają też, że prawdopodobnie będzie to sprawa medialna, no i nie mylą się, niestety lub stety. Spokojna rodzina, klasa średnia, raczej dzielnica nie w rodzaju trójkąta bermudzkiego, to raczej samobraj dla nagłówków. Jennifer wydaje się być bardzo zaniepokojona tymi wieściami, no i pytając stróżów prawa jak głęboko będą grzebać? No pytanie jest dość dziwne, bo w sumie wszystkim by zależało, żeby znaleźć tych morderców, nie? I śledczym zaczyna już powoli porządnie coś nie grać. Jennifer wykazuje olbrzymie zainteresowanie faktem, że mogą sprawdzić połączenia z jej telefonu, a także położenie tego telefonu, tak? Czyli skąd dokładnie rozmowy były nawiązywane. Bo nieuświadomiona była, że są jakieś tam wieże GPS, że coś, to jakby nie ogarniała tego Dopytuje się, czy policja poinformuje ją, jeżeli znajdą coś podejrzanego w jej bilingach. Znaczy w tych, tych jej rozmowach, tak? Czego nie mówić na przesłuchaniu no, podstawy po prostu. No ale to jeszcze nie jest takie straszliwe, zaskakujące. Chociaż no ci policjanci to już zaczynają mieć oczy jak 5 złotych z rybakiem, ale budzi pewne znaki zapytania. No o co chodzi, tak? Śledczy zaczynają nabierać podejrzeń, lecz pozwalają dziewczynie na razie opuścić posterunek, które ten przesłuchanie się kończy o godzinie 5 rano. Nazajutrz Jennifer i jej krewni, no bo ona tam ma całą tą rodzinę, tam jacyś tam krewni, znajomi królika przecież mieszkali w okolicy, przekonują się na własnej skórze, że śledczy mieli rację, szczególnie w kwestii mediów. National Post, Toronto Sun, wszyscy, którzy mogą, piszą o tej sprawie i to na pierwszej stronie. To nie jest gdzieś tam upchnięte na tyle. To jest sprawa naprawdę medialna. Dywagacje na początku są dość wyważone, kierując podejrzenia na zwykłych rabusiów, którzy. Zwabieni luksusowymi autami i potencjalnym dostatkiem rodziny panów, dokonali rozboju, no i ten rozbój tak właśnie zakończył się morderstwem. Przez przypadek czy, czy, czy z jakiego innego tytułu. Trzeba jednak przyznać, że to wielka rzadkość. Znaczy, nie jako rozbój z morderstwem, tak, ale w tamtej okolicy, w Markam w 2009 roku, czyli w poprzednim roku, było tylko sześć włamań i to pod nieobecność gospodarzy. Takie rzeczy po prostu nie dzieją się w tamtej okolicy. Nie działy się, przynajmniej. Nie tam. Nie w tej spokojnej, bardzo dzielnicy z takimi domkami, z białym płotkiem. To, to nie te klimaty. Nie, żeby, że nigdy nic i tam wszyscy są święci, ale to bardziej wyglądało naprawdę jak porachunki mafijne niż na. To tym bardziej napędza prasę. Pojawiają się plotki o zbiorowym gwałcie na samej Jennifer, o fakcie, że rodzina miała kontakty ze światem przestępczym i w ten sposób dorobili się majątku. No właśnie, no. Postaw się, zastaw się, a później są takie dywagacje. Śledczy zresztą sprawdzili ten trop, no ale to był mroczny zaułek nieporozumienia. Niemniej fakt, że rodzina pochodziła z Wietnamu, Grzał młyn domysłów, szczególnie tym, którzy wielkimi zwolennikami innych kultur czy imigracji jako takiej, no nie byli tak jakoś, przesadnie lubili imigrantów, wiemy o czym mówimy, tak delikatnie staram się to ująć, szeptano, że panowie w byli w nielegalny hazard, a może nawet przemyt narkotyków, no bo to Azjaci, to to wiadomo, że muszą mieć coś za uszami, pojawiały się takie plotki po prostu, to były tylko i wyłącznie plotki. Fakt życia ponad stan też tutaj nie pomagał. Ludzie się dopytywali, jak to pracownik fabryki, montujący tam śrubki do aut czy tam co. machając na taki dom, na takie auta, na takie wykształcenie dzieci, coś tu się nie zgadzało. No można się też domyśleć, jaki też strach padł na sąsiadów w ogóle, panów, rodziny panów. Nie, spać po nocach z panik nie mogli, obawiając się, że mogą być następni, lub zastanawiając się, kto będzie następny. No bo coś dziwnego się dzieje w tej okolicy, tak? Policja jednak nie próżnowała. Naprawdę, w tym przypadku nie można zarzucić nic. Dzięki Jennifer i tylko Jennifer, to trzeba zaznaczyć, podano do wiadomości opis sprawców. Sprawca numer 1 to był mężczyzna afroamerykanin. Od 28 do 33 lat, około 1,75 m wzrostu, średniej budowy ciała. Numer 2, bo na ich nazywała numer 2, 123 Mężczyzna, także afroamerykanin, 31 lat. Jakoś tak bardzo konkretna była w tym, w tym, w tym podawaniu wieku. Około 1,80 m wzrostu. U, szczupły, ubrany w ciemną bluzę z kapturem i z bandaną zasłaniającą twarz. I numer 3 mężczyzna, dość drobny, ale z karaibskim akcentem. Parytetów nie było. Sami faceci. Co robi w tym czasie Jennifer? Czuwał obok boku ojca, który z powodu rozległych obrażeń znajduje się w farmakologicznej śpiączce, tam pod tymi wszystkimi maszynami. Jennifer, wspierana. Przez krewnych, przez całą tą dalszą rodzinę, lamentuje, płacze, licząc, że ojciec się obudzi. Jednak to nawet nie ojciec jest w tym momencie największym zmartwieniem. W kwestii Jennifer, oczywiście. Już się przesunęły trybiki losu i strzałeczka przeznaczenia pokazuje źle zamiast dobrze. Na niej, oczywiście, dla Jennifer. Ona nie ma pojęcia, że 10 listopada na komisariat policji przybywa Daniel Wong, mężczyzna, z którym przez jakiś czas była związana. Który przedstawi zupełnie inną wersję wydarzeń, albo raczej zupełnie inną wersję Jennifer. Daniel rzecz jasna nie podreptał tamten komisariat z własnej woli. Byli partnerzy różnej maści to zwykle podejrzani numer jeden w takich sprawach, jednak po jego zeznaniach wersja Jennifer zaczyna się chwiać, żeby nie powiedzieć walić. Daniel przedstawia się grzecznie, opowiadając o studiach muzycznych na York University, które przerwał, by pracować w Boston Pizza, tej właśnie knajpce, w której Jennifer także była zatrudniona przez chwil parę. To taka jakby franczyza, taki trochę bar, czy żarłodajnia, mnóstwo tego tam można w Kanadzie spotkać. Oświadczając, że Jennifer to tylko karta historii w jego życiu, i to też niespecjalnie gęsto zapisana, Daniel przedstawia śledczym Katrinę Welgenowę, swoją aktualną partnerkę. I jednak nie ma problemu, by wyjawić szczegóły związku z Jennifer. No i zaczynają się schody. Okazuje się, że Daniel i Jennifer to nie była taka delikatna znajomość, która skończyła się zanim się zaczęła, ale poważne kombinowanie i umykanie przed rodzicami przez przeszło 7 lat. Matka i ojciec najpierw oczywiście nic nie wiedzieli, później Marudzili strasznie i kazali zerwać, a następnie, jak już tam para niby oficjalnie zerwała, czy też Jennifer powiedziała, że ona zerwała z tym Danielem, to wcale nie, i by, by rodzice byli znowu trzymani w ciemnej noży niewiedzy. To już sprawia, że śledczym idą brwi do góry, a im dalej w las tym im chyba na karku wręcz wylądowały. Prawda jest taka, że Jennifer może nie pojechała na olimpiadę. I może nie wygrywała Chopina tak, by ten wstał z grobu, ale była mistrzem świata w kłamkoleniu sportowym na miliardy kilometrów i jeden metr dłużej. Jasne, spanie koleżanki dwa razy w tygodniu po zajęcia, a w międzyczasie tirli-tirli z facetem na boku, to jeszcze byśmy zrozumieli. Zwierzanie się rodzicom z sercowych rosterek, szczególnie tak bezkompromisowym rodzicom, pewnie też. Nawet pewnie jej ukrywany związek z Danielem, którego Han nie akceptował, bo Daniel nie był panem inżynierem, a na dodatek jego rodzina pochodziła z Filipin, pewnie też by gdzieś tam budził sympatię, ale to idzie dalej o wiele, wiele dalej. Jennifer, moje misie kolorowe, kłamała na temat wszystkiego. Nie skończyła żadnego uniwersytetu, bo nigdy się na niego nie dostała. Dziewczę nawet nie skończyło liceum i wcale zresztą nie zamierzało. Fundacja biednych dzieci? Bzdura, to nigdy nie miało miejsca. Praca jako farmaceutka? No też nie. Co najwyżej mogła sobie sama przypisać aspirynę i kupić w kanadyjskiej żabce. Jak okłamywać rodziców? Kilkanaście lat i to tak, żeby nie wyszło na wierzch? Nie no, znaczy część wyszła, zresztą zaraz do tego dojdziemy, ale Jennifer miała wybitny talent w kłamkoleniu i niesamowite szczęście. Bo to też trzeba przyznać, że w tym wszystkim było dużo szczęścia. Obydwie te umiejętności, czy też dary opatrzności, jednak niekoniecznie sprawdzały się w konfrontacji z policją. A jej kłamstwa zaczną za chwilę nie tyle wchodzić na Wyżyny, co zdobywać Mount Everest. Musimy się więc znowu wrócić, niemal dekadę, właściwie ponad dekadę, no bo no niestety będzie trochę tego skakania czasowego, ale obiecuję to już ostatnie. I dokładnie prześledzić, jak to się stało, że Jennifer tak namotała i takie bzdury rodzicom i wszystkim dookoła wciskała z efektem całkiem niezłym, przynajmniej przez jakiś czas. W szkole podstawowej Jennifer posłusznie dawała radę. Tak jak miało być, tak? Jak wielokrotnie było już wspomniane, innej opcji zresztą nie było, bo nie można było nie dawać rady. Tak, swoją drogą chciała być córeczką tatusia i sprostać wyznaczonym jej celom, a te cele były niestety bardzo, bardzo wysoko postawione. Wymagano dzieci, żeby zawsze, szczególnie jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe, były przynajmniej rok przed kolegami. Sport był akceptowany tylko na poziomie olimpijskim. Na początku szło nieźle, no bo łatwiej trochę wybić się w grupie sześciolatków, czy narysować najładniejszego słonia na cały żłobek, ale w gimnazjum zaczęło się zmieniać. Po pierwsze, tu już nie tylko dodawali kokardki za każdym razem, jak się dostawało piątkę, a po drugie, Jennifer odkryła, że na świecie są też inni ludzie, na dodatek podobni do niej, drobna, niepozorna, z wysoką barwą głosu, zawsze bez makijażu, z włosami spiętymi w kucyk, zawsze wyglądała na dzieci zagubione w sumie, zawsze też bardzo skupiona. No, inaczej to chyba nie dało się swoją drogą, ale to nie zjednywało jej zbytnio znajomych. Gimnazjum, czyli prywatna placówka. No bo jakże to inaczej, na to panowie nie szczędzili pieniędzy. Scarborough's Mary Ward Catholic School pokazało Jennifer zupełnie inny świat. Najpierw przyszli znajomi. Koleżanka Karen Howe wspomina, że najbardziej pamięta Jennifer z zaangażowania, jakie wykazywała przy każdej czynności. Nieważne czy szkoła, czy konwersacja ze znajomymi. Zawsze poświęcała danemu zadaniu 100% swojej uwagi. Swoją drogą placówka ta była akurat wymarzonym miejscem dla dzieciaków z ambicjami, więc i koledzy byli akceptowani trochę w rodzinnym gronie, że tak powiem. Tak? Dość kolorowe, multikulturowe towarzystwo otworzyło Jennifer oczy na świat. Trochę mały ten świat był, ale zawsze świat. JB, inny kolega, wspomina zaś, że Jennifer zwykle ubierała się w powłóczyste szaty, za dużych swetrów i nie przeciągała wzroku płci przeciwnej. Dwójkę jej najbliższych znajomych stanowili zaś Topaz Ciu i Adrian Tymkiewicz, których poznała na zajęciach z francuskiego. Z francuskiego bo z zespołu muzycznego, bo ona jeszcze gra na flecie w orkiestrze marszowej, takiej szkolnej, żeby zabić czas wolny, chyba tam, zamordować wręcz. Te znajomości przetrwały zresztą lata, a Topaz właściwie była jej najbliższą przyjaciółką. Jak ona sama wspomina, Jennifer zresztą preferowała Towarzystwo Chłopców, starając się unikać wesołego piszczenia grup dziewczących. Lepiej się odnajdywała w tym po prostu. zaś się okaże zresztą, jak dobrze. Rodzice też trochę odpuścili, bo z Felixem wtedy nie działo się zbyt dobrze i trzeba było się skupić na tej męskiej lato co tam się działo? Tam chłopak musiał zmienić szkołę, bo mu w poprzedniej nie szło, więc tak przestano trochę na, na tą Jennifer zwracać uwagę, co sprytnie wykorzystała. Tu wagary, tu szlajanie się ze znajomymi, niby nic, ale dla niej to był zupełnie nowy świat, taki zupełnie nowy oddech, taki świat, który zresztą całkiem polubiła. Zdawała sobie jednak sprawę, że jedna pomyłka, jedno przesunięcie w dół stopni i chociaż ten ułamek wolności, tak czasem potrzebny w sumie w wieku dorastania, zostanie jej odebrany. Dalej śmigała na łyżwach, swoją drogą to jeszcze sztuki walki kazali uprawiać, z tego wspominam, no. Jeszcze biegasz na czas, ale to jakoś nie szło, więc odpuścili. I dalej na tej napieni na nie wygrywała te mazurki. Jak wspomina jej nauczycielka Ewa Krajewska, to miała w życiu tylko kilku uczniów, którzy dobili do takiego poziomu i wykazywali się takim talentem. Więc to nie jest tak, że ona zasypywała gruszki w popiele kompletnie, tak? Zawsze też wygrywała najwyższe nagrody na różnego rodzaju konkursach tam czy fortepianowych Oczywiście rodzice przychodzili na wystąpienia, słuchali i krytykowali, czy też dawali dobre rady, co to trzeba poprawiać. I ja nie przesadzam z tym Chopinem. Ona na serio śmigała na poziomie festiwalu Chopinowskiego. To nie tak, że ona tam dla Elizy sobie plumkała, a ja wyolbrzymiam. Akurat pianino bardzo lubiła. W szkole średniej jednak już takich orderów, wstążeczek, to już nie dawali. Nagle się okazało, że inicjatywa była bywa bardziej nagradzana niż skupienie, a nagła poprawa wyników bywa bardziej zauważona przez nauczycieli niż skrupulatne utrzymywanie wysokiego poziomu cały czas. Jennifer zaczęła się ze sobą i z tą wymuszoną ambicją czuć źle. Czuła, że już nic nie jest warta, że już nigdy nie zyska przychylności rodziców. Trzy słowa na F. Nie chodzi tu o słynne amerykańskie, angielskie przekleństwo, tylko freedom, wolność, fan, zabawa i friends, przyjaciele wyznaczały jej granice i Jennifer stwierdziła, że skoro nie ma szans osiągnąć celu w wyznaczonych ramach, to następnie te, te ramy połamie. Najpierw jednak trzeba przyznać, że naciągała. Ale to nie tylko znajomi, brak nagród oraz pisemnych peanów się przyczyniły do tego, trochę było wagarowania. Trochę siedzenia po lekcjach i nagle Jennifer zauważyła, że już nie ma najlepszych ocen na świecie. Oprócz matmy i muzyki właściwie to zaczęła lecieć na trójach. O zgrozo, koszmar, płacz, skrzytanie zębów, ale rodzice nic nie wiedzieli. Jakby wiedzieli, to by ją zawalili korepetycjami, książkami i zamknęli w domu z podręcznikiem. Więc Jennifer sprytnie stwierdziła, że w sumie wyciągnie coś z tego wychowania. W domu panowała zasada, że co w domu, to w domu, o problemach się na zewnątrz nie mówi. Czyli takie białe kłamstewka trochę, taka dulszczyzna nieco. Więc skoro rodzice udawali na zewnątrz, że wszystko jest pięknie, to ona może udawać tyle, że przed nimi. No i zaczęła fałszować karty ocen. To normalnie rodzice dostają, nie wiem czy teraz dostają w Polsce, bo ja jestem etap, że się miało dzienniczki. Ale sobie poprawiała te oceny gumeczka, ołóweczek, chlastu, chlastu, nie mam trójki, mam morderek, tak naprawdę. Z duszą na ramieniu pokazała ojcu, po raz pierwszy jak pokazała ojcu te same A, od góry do dołu, on się lekko uśmiechnął, bez przesady, tylko delikatnie, co już było zaszczytem samym w sobie i znaczyło, że jest wybitnie zadowolony. Przełknął. No, ona mu przecież nie powie, że nakłamała, tak? Z jednej strony nie chciała ich zawieść, a z drugiej strony zauważyła, że dość łatwo ich oszukać. Nikt jej nie kwestionował, w sumie. To tylko sprawiło, że Jennifer rozwinęła skrzydła nieprawdy. Nie mówiąc już o tym, że multikulturowe towarzystwo, w którym się obracała, w tam znajomych wszelkiej maści, miało nieco inne podejście do tego, co rodzicom trzeba mówić, a co tylko można. Ta konfrontacja kulturowa poddała Jennifer parę pomysłów, które z godnym podziwu entuzjazmem realizowała. W końcu, jak to się na coś uparła, to wiedziała, jak wykręcić to do poziomu 100%. No a teraz uparła się na kłamkolenie. Poza tym przecież, jakby przyniosła chociaż ocenę dobrą, tak? Tylko dobrą, których znowu też nie miała tak w nadmiarze, to by się świat skończył, tak? Pandemia jaka pandemia? Byście zobaczyli pandemię dopiero wtedy i siedzenie w domu bez wyjątku. Zresztą nie, żeby Jennifer była pierwsza na świecie wychowana w taki sposób, w domu o takich tradycjach. Znała z opowieści, jakie piekło się potrafi rozpętać, a ona jakoś niekoniecznie w te płomienie i żargwie chciała leść. W każdym razie doszła do wniosku, że im więcej kłamie, tym więcej ma czasu wolnego. O dziwo! I może robić sobie to co chce. Nie żeby jakoś go spożytkowała na jakieś niesamowite orgie czy jakieś bezeczeństwa, bo Jennifer była dość dziecinna, zwykle otoczona, otoczona masą pluszaków i chętnie zdrabniająca wszystkie końcóweczki, misiaczki, ptysie. O czym niestety będzie więcej za chwilę. Ale mogła nie robić nic, a to już było coś: mogła sobie siedzieć i gapić się w telefon albo po prostu w ogóle w sufit. Jaka ulga. No i jeszcze faceci. Można zakazywać młodym ludziom mnóstwa rzeczy, ale coś takiego jak zainteresowanie związkami to nie, na, nie zależy już od nakazów, ale od libida ogólnie pojętego. Jennifer marzyła nieco naiwnie o księciu na białym koniu, bo te pluszaki i misie trochę ją tam dziebały w mózg, ale chętnie podejmowała próby, dość ograniczone przez swój nie niejako, żeby zapoznać jakiegoś tam y, chłopaka. Jak szaleć, to szaleć w końcu. Próbowała nawet przez jakiś czas makijaż nosić czy coś, ale ojciec wyrażał z tego powodu wielkie niezadowolenie, a oznaczało to jakieś straszne rzeczy w konsekwencji i atmosferę do dupy, więc się kryła z tym mocno, albo w ogóle nawet nie trudziła. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, to się ma, więc jej pierwszym chłopakiem był wspomniany już Adrian Tymkiewicz, z którym zaczęła się umawiać w klasie 10. To się staje, się tłumaczę, na drugą ulicę, na nasze. Chłopak o ukraińskich korzeniach to nie był jakiś wymarzony towarzysz córki Hana, ale że miał ambicje, by zostać inżynierem, haha, a matka była pianistką, haha, no to się go jakoś akceptowało, ewentualnie. Poza tym miał samochód. Nie żeby Jennifer była jakąś blacharą pozamiataną na spoilery, ale można było gdzieś pojechać, coś zobaczyć, gdzieś się wyrwać. Ten związek nie, trwał, nie potrwał specjalnie długo, bo szybko oboje doszli do wniosku, że fanie im się przyjaźnić i rozeszli się w sumie w zgodzie, jednak nie znaczy to, że Jennifer swoje marzenia o księciu własnym na białym koniu czy tam czym, odwiesiła na kołek. Co to to nie? Albowiem wtedy, mniej więcej w tym czasie jak Adrian był grany, tak? Pojawił się on: Daniel Wong, cały na biało. Poznali się w tej całej orkiestrze, a szczególnie to się rozwinęło po wycieczce do Austrii, do, konkretnie do Salzburga. Tam urodził się właśnie Wolfgang Amadeusz Mozart, jakby ktoś nie wiedział, i szkoła zorganizowała jakąś tam wyprawę, żeby zobaczyć, nie wiem co, grup może. No, doświadczyć tego samego powietrza geograficznego jak jeden z największych kompozytorów ogólnie w historii muzyki. Rodzice nie chcieli jej puścić, ale się uparła, sprzedając jakieś czekoladki czy coś tam i uzbierała 3000 dolarów samodzielnie na tą wyprawę. No to ją puścili, tak, żeby nagrodzić ciężką pracę. Swoją drogą, żeby taką kasę ogarnąć, dzięki czekoladkom, nie wiem co to za szkoła, nie wiem co to za czekoladki. Daniel, który grał na trąbce, poważnie grał na trąbce, zresztą, tak się tak Przyjaźnił się z tą trąbką, także chciał tak jakąś swoją przyszłość z tą trąbką związać. Też się tam wybrał, i ta dwójka się jakoś tam zgadała na tej wycieczce. Daniel był chłopakiem przystojnym, wesołym, otoczonym zwykle gromadą kolegów i nieco takim księciem, powiedziałabym, zmierzchu rocznego, bo miał nieco opinię podboja. Głównie w gronie kolegów azjatyckich się obracał, to prawda? Ale był już taki dorosły, bo palił to nie tylko papierosy. Ptak niebieski z niego taki nieco był, wszędzie go było pełno, żartowniś, rozrabiaka. Jak się ma kilkanaście lat, to się myśli, że to coś wspaniałego. Jak się ma dzieci dorastające, to zmraża prądem ciekłym, bo wiadomo, że będą kłopoty. Albo mogą być kłopoty. Oj, kłopoty. Wprawdzie wtedy jeszcze Jennifer kończyła randkowanie z Adrianem, ale jak się tylko rozstali, to wpadła w, w związek z Danielem, który wielkich forów, jak już wspomniałam wyżej, u rodziców Jennifer mieć nie będzie, ale na razie nic nie wiedzą. Jeszcze się długo nie dowiedzą. Ona też bliska była jego sercu, głównie dlatego, że miał jakiś taki instynkt opiekuńczy i podatny był na, wszy na wszystkie tematy tego rodzaju, jak bez Ciebie żyć mi się nie chce, oraz yy, jesteśmy sobie przeznaczeni. Jakoś go tak, nie wiem, kręciło to. Otaczał ją silnym męskim ramieniem, traktując ją jak prawdziwy dżentelmen, jednak ogólnie nie był wyborem najlepszym na świecie. Szczególnie dla Jennifer, która wpadła jak śliwka w komput książęcy i wydostać się nie chciała. Nawet nie wiem, czy do dzisiaj tak o nim nie myśli, jako o tym jedynym, miłość prawdziwa, jedyna, ale któż to wie. Ileż ona mu słodkich kotków wyrysowała i serduszek różowych nawysyłała, ileż SMS-ów z taką ilością wyznań, że aż się żyga tęczą. W dodatku, Daniel to była bestia pożądana przez inne koleżanki ze szkoły, więc tym bardziej Jennifer czuła się wspaniale, bo wybrał właśnie ją. Daniel, tu trzeba przyznać, Ambicji inżynierskich nie miał, najbardziej chciał studiować muzykę, tą trąbkę głównie, tak? I muzykiem być, a oprócz tego pasjonował się grami komputerowymi typy Call of Duty. Nie w sensie produkowania, tylko grania. I nie żeby to było coś złego, oczywiście. Trochę sportu prawiał, ale bez efektów wybitnych, i z osiągnięć to umiał kostkę Rubika ułożyć w miarę szybko. Ale nie jakoś wybitnie, tylko szybko. Tyle, że to nie było coś, czym można było Hanna i Big zachwycić, więc lepiej, żeby o niczym nie wiedzieli. Niestety, ciemne chmury nad związek sprowadziły nawet nie kłamstewka małej duże, czy niechęć rodziców, którą Daniel nieco rozumiał, bo sam z rodziny dość wymagającej pochodził, ale zmiano szkoły. Przygotowując się do wymarzonych studiów, przeniósł się do Cardinal, eh, Carter Catholic Secondary, no i się kontakt utrudnił. Wtedy Jennifer zupełnie już olała swoją edukację, kompletnie wariując na punkcie utrzymania tej całej relacji, tego całego związku. Do tego sprawy zaczęły iść nieco w złym kierunku, bo Daniel próbując uskładać na nowy samochód, zaczął sprzedawać marihuanę. Dziwne, że czekoladek nie mógł, bo to jakoś widać było strasznie lukratywny biznes. No i go wzięli i złapali. Więc miał jakąś tam kartotekę, jakieś tam kwitki na policji były. Jennifer, niewinna syrenka, oczywiście o niczym nie wiedziała. Gdy chłopaka zwolniono, bo nawet tylko po łapach dostał, jakoś tam wybitnie to się jakoś źle nie skończyło, żadnym aresztem, żadnym więzieniem, niczym takim. Tylko w każdym razie on jej obiecał, że już nigdy, przy nigdy więcej obiecuje się, nie będę bawił w takie rzeczy. No, oczywiście, tyle tylko, że nie. Wprawdzie pochodził e, trochę na studia, w końcu, ta ten York University, ale zrezygnował jak mu zdechu Audi, na które tak właśnie ciężko pracował. I musiał się przesiąść, o matulu droga, na starą Toyota Corolle, w dodatku podejmując pracę w Boston Pizza właśnie. Tam zaczął od zmywaka, ale po ośmiu miesiącach był już menadżerem sali. Więc nie to, że miał zupełnie dwie lewe ręce i zupełnie nie chciał pracować ciężko, ta ambicja i ta ciężka praca tam była, ale to nie było na tym poziomie, która byłaby, który byłby akceptowany przez rodziców Jennifer. No bo tam zmywak czy menadżer sali to nie to samo co inżynier. Jennifer, to trzeba uczciwie zaznaczyć, u jego boku trwała wręcz uczepiona zębami. On ci mój, dealer czy kucharz, mój, Audi czy nie, nie oddam. W tym celu sama podjęła pracę w Boston Pizza, za co musiała zapłacić dodatkowymi lekcjami jazdy figurowej na lodzie, no bo tak się załatwiało rzeczy w rodzinie panów. Jednak mimo wysiłków do zespołu olimpijczyków się nie dostała, swoją drogą, ona tam próbowała, próbowała, ale nie wyszło. Przypał, no ale o, o pianino za to jej szło dobrze, bo w, o pewnych rzeczy się oszukać nie da, o ile mogła oszukać te, te, te stopnie, tam jakieś tam dzienniczki, takie, takie tam raporty, no to już e, nie mogła udawać, że nie gra na pianinie, albo po prostu tylko machać rękami. W tym mniej więcej czasie panowie wprowadzili się do nowego przestronnego domu, w tym domu, w którym się rozegra ta, ta, ta straszliwa tragedia. Co ciekawe, zostali okradzeni parę dni po przeprowadzce, a ich nowy, piękny, wielki telewizor ktoś ukradł, Niec nie. Oni sobie kupili telewizor, tam było coś takiego, że wystawili karton tego, tego, tego podężnego tam telewizora za, za drzwi i następnego dnia ktoś im się włamał i ten telewizor ukradł. I tam wy wywnioskowali, że prawdopodobnie ktoś przyuważył, że właśnie mają jakieś takie nowe coś do oglądania i dlatego to tak skusiło złodziei. Być może to zapoc zapoczątkowało pewne pomysły, później tego niestety nie wiemy. Więc białe płotki, dobra dzielnica, ale takie, jakieś takie lekkie włamania, jakieś takie właśnie kradzieże się zdarzały. Co z samą Jennifer? No bo ten telewizor to tak średnio chyba obszedł. Teraz już 18-latka, w związku dość poważnym z własnymi pieniędzmi i księciem u boku, to już była zakręcona w swoich kłamstwach jak ślimak w słoiku przetworu winiary. Jej stopnie leciały na ryj straszliwy, a za to opanowała rzecz, jedną rzecz niesamowicie dobrze, mianowicie Photoshopa i fałszowała wszelkiego rodzaju świadectwa, punkty, oceny i inne takie. Zaczęła być już tak zuchwała, że nawet była w stanie przemycić Daniela do własnego domu na upojne tilli tilli, zdając sobie sprawę, że to już byłby w ogóle dramat, jakby rodzice nakryli. Intymacja między państwem oczywiście była, a Jennifer wysyłała już nie tylko słodkie kotki i serduszka, tylko swoje zdjęcia w negliżu milu bardziej do swojego ukochanego. Ale to też trzeba przyznać, że Daniel te Ptysie, Misie to też lubił. Że on tak nie tylko nie udawał, on tak naprawdę lubił. Dość ciężko się czyta te transkrypty ich rozmów, bo one są dostępne, to znaczy, no, można je znaleźć, jak się sięgnie do źródeł. Po pierwsze, to trzeba mieć tłumacza z słitaśnego na normalny. A po drugie, tam taki dziwny klimat jest, bo takich seksualnych momentów to, to jest do Ptysiu, Misiaczku, Ptysiu, kochany. Pluszowe, pluszowe uszka, jakieś takie, jakieś takie tematy tam cały czas są grane, więc po prostu dysonans poznawczy, no ciężka jazda. I jak mówię, nie to, żeby to chłopakowi przeszkadzało, bo on od cholery do niej pisał właśnie takim językiem, takim dziecięcym bardzo, takim żłobkowym nawet. On ją nazywał małpeczką, a ona jego mesa, albo meso bubbles, bo tak się nazywały tam jakieś ulubione zwierzątka pluszowe, co miała w domu. Więc nie to, że ona wariatka. Mówi do niego jak baba z żłobka, a on na poważnie, tylko tak jakby to była w, był wspólny ich język porozumiewania się. Nawet raz dziewczę otrzymało romantycznego SMS-a od księcia w białej Toyocie, który brzmiał: Twój misiaczek kupkę robi. Więc tak jakby no, to tak wyglądało. Proszę mi wybaczyć, nie będę cytować tych rozmów w całości. Chyba, chyba sobie wszyscy podarujemy. Tak to bywa z regułami ścisłymi. Rodzice swoje, młodzież swoje. Jennifer w wieku lat 20 nie mogła nawet do znajomych pójść. W domu się miała meldować o 21, cokolwiek by się działo. Kluby to sobie mogła narysować albo serduszek ułożyć. No więc no, kombinowałam po prostu. Nie zawsze jednak było to takie proste. Raz mama robiąca zakupy w centrum handlowym przyuważyła, że jej dziecko, pierworodne, które powinno być wtedy zupełnie gdzie idzie, wsiada do samochodu jakiegoś mężczyzny zwęziły się oczy Biki jak małe szparki i zarządziła interwencję, śledztwo wręcz. Daniel został przymuszony do konfrontacji, przedstawiał się grzecznie i chociaż z Felixem nawiązał jako takie porozumienie, bo na konsolach sobie pograć z, nimi, z nim mógł, jakiś tam był wspólny język, to z rodzicami to już nie bardzo, pracownik restauracji, bez pieniędzy, bez wykształcenia, no jakże to? I mimo że naprawdę Daniel się starał zrobić jak najlepsze wrażenie, to Jennifer otrzymała zakaz spotykania się ze swoim mesą. Awantura była, ale udało jej się jakoś ułagodzić rodziców. Mianowicie, Jennifer powiadomiła ich, że otrzymała prestiżowe stypendium na Ryerson University i mogła rozpocząć w końcu kierunek, który tam skończy konfetti, dyplomem, farmacji czy tam czymś tam. Poprawa poprawą, ale przecież dorabiać musi, więc nie zamknęli jej na cztery spusty w domu. Praca jednak musiała zmienić, bo żeby to Boston Pizza nie była, ale dalej jakaś tam była wyżara, jakiś knajpi pracowała, nawet nie pamiętam dokładnie której. No dalej. Ryerson University, farmacja, no nieźle, niezłe plany. Z tym, że w ostatniej klasie liceum Jennifer oblała matmę, nie mogła ukończyć szkoły. No więc już tak prosto nie było kolanie na temat stopki to jedno, a tu chodziło nie dość, że o niezaliczenie przedmiotu, to w dodatku prowadziło do wykształcenia średniego niepełnego. Więc jaki, jaki, jaki uniwersytet w ogóle? Jakie stypendium? Była już tak przyzwyczajona zresztą do nieprawdy, że stwierdziła, że trzeba sobie poradzić z danymi sposobami. Nie, że tam się uczyć, czy coś tam zaliczać. Bez sensu, nie? Więc najpierw w Photoshopie ogarnęła odpowiednie dokumenty, przyjęcie na Uniwerek wraz z informacją o 3000 dolarów stypendium. Po czym zaczęła kombinować, jak ukończyć liceum, nie kończąc go. Mistrz! Wcześniej może sobie i obiecywała, że poprawi te stopnie, że coś, chociaż tego nie robiła, ale tu się no, poprzeczka nieco podniosła. Ale Jennifer była bardzo ambitna jak się coś uparła, to do tego parła za każdą cenę, po trupach nawet dosłownie, niestety. Swoją drogą nie okłamywała tylko rodziców, bojąc się wykrycia, ale, więc żeby nie zamotać się komu, co powiedziała, przyjęła strategię, że wszyscy będą żyć w jej wykreowanym świecie, a nie tam wyjątki robić. No bo kłamstwo ma krótkie nogi, więc starała się je tam wydłużyć, te nogi, jak mogła. Daniel może znał prawdę, znaczy on na pewno znał prawdę, ale wszyscy znajomi, koleżanki, czy tam przyjaciele serio myśleli, że ona na ten uniwersytet pójdzie. I będą myśleć, że rzeczywiście poszła, to jest najlepsze. Ale najpierw liceum. No trzeba było ogarnąć ceremonię rozdania tych dyplomów, czy tam też matur. No, to jest jakieś wielkie wydarzenie chyba, nie wiem, nie pamiętam, ale rodzice chcieli przyjść i popatrzeć, jak ona ten dyplom dostaje, no bo tyle pracy, jakichś korepetycji i tam innych rzeczy, więc no chcieli być świadkami. No, ciężko przyjść na rozdanie dyplomu, którego nie ma, więc Jennifer wiła się jak piskosz normalnie, zanim wykoncypowała, że no... No bardzo jej przykro, ale nie ma miejsc, bo no no nie ma, bo było mało i każdy mógł tylko jedną sztukę rodzica przyprowadzić, a ona oddała komuś to swoje miejsce czy coś, a poza tym to by było nie fair, żeby oboje rodzice nie mogli, więc, um, więc to nie ma rozdania, no ale można sobie popatrzeć jaki ładny dyplom, proszę bardzo, zrobiłam. Znaczy nie zrobiłam, ale dostałam. No i zaczęła studia, których nie było. Z nowym laptopem, pisaczkami, mazaczkami, kartkami, wszystkim innym. Zawsze rano wychodziła, żeby się broń Boże nie spóźnić. Miała notatki, chadzała do biblioteki, opowiadała rodzinie i znajomym ciekawe, różne anegdoty z sali wykładowej. Więc to był taki wkręt już poważny, powiedziałabym. Już sama chyba nawet nie wiedziała, czy studiuje, czy nie, bo stworzyła cały piękny świat zdobywania wiedzy na szczeblu wyższym, ale nie zrobiła nic, żeby jednak tą szkołę średnią skończyć i na serio zacząć studiować, no bo w sumie nie by mogła. Udawanie studiowania szło jej o niebo lepiej. No ale co z Danielem, bo tam studia studiami, no ale przecież facet najważniejszy. Więc wpadła wtedy na pomysł, by na parę nocy w tygodniu zatrzymywać się u swojej przyjaciółki Topas, która wynajmowała mieszkanie w Toronto, bo żeby jej też na zajęcia było bliżej. Bo ona tam poszła na studia, normalnie poszła na studia, tak? zostałaś na studia. Topas o całym szwindlu ze szkołą to nie wiedziała, chyba. Nie, nie wiedziała co jej się, ale była świadoma, że Jennifer nie odpuściła sobie Daniela. Rozumiejąc problemy rozłączonych kochanków, przyjaciółka zgodziła się kryć Jennifer, która oczywiście wybrane noce spędzała ze swoim chłopakiem. Tam, tam do tej przyjaciółki to nie zajrzała ani razu. W praktyce para zamieszkała, no pomieszkiwała razem. Han nawet nie wiedział, że przelewając pewną ustaloną kwotę, by dziewczyna dołożyła się do czynszu przyjaciółki, sponsoruje niejako gniazdko miłości Daniela i Jennifer. A swoją drogą rodzice Daniela to Jennifer bardzo lubili, bo ona była obyta, miła, grzeczna, oni problemu nie mieli zabawa, tylko w drugą stronę. No ale lata lecą, już dwa lata na tym Rajesonie, a tu co, no, trzeba coś zrobić, tak? No w końcu trzeba jakoś tą rzeczywistość ogarnąć. Więc Jennifer poinformowała rodziców, że przenosi się na University of Toronto, rozpoczynając drugi stopień edukacji wyższej. Rozpaczliwie planując jakiś kurs korespondencyjny, żeby jednak mieć jakieś pokrycie tego wszystkiego w rzeczywistości, w końcu te studia trzeba skończyć, nie? No i co dalej? Na chęciach się jednak skończyło, bo jakoś uczelnie to uczenie się to jakoś przestało być jej głównym hobby. Stwierdziła, że jakoś to będzie, no ale nie będzie. Rodzice też zaczęli być podejrzliwi, ale nie nawet tym jak się zachowywała, bo ona się potrafiła całkiem nieźle kryć, tylko przez podatki. Praktycznie bardzo. Jennifer odmawiała przedstawienia rachunków za edukację, bo tam się płaci za, za uniwersytet, tak? Co denerwowało Hanna, bo można było w Kana bo można to w Kanadzie odliczyć od podatku edukacji dziecka, no ale ona no trzeba mieć jakąś podstawę, tak? A ona nie chciała żadnych kwitów przedstawić. Zawsze się z tego wywijała, wiedząc, że to by już w ogóle nie przeszło, tak? No bo przyszłaby jakaś kontrola, zaczęłaby zadawać jakieś pytania, no i byłby problem. A kasa od rodziców swoją drogą na konto Jennifer płynęła. Nie, nie tylko na, na ten czynsz tej przyjaciółki, ale na różnego rodzaju wydatki związane ze studiami. No więc co ona robiła z tym pieniędzmi? No proszę, co można robić z pieniędzmi? No wydawała tak. Między innymi wspierając Daniela w rozkręceniu jego biznesu narkotykowego, bo jakoś mu się nie udało przestać. Więc świetny plan. No tego raczej od podatków odliczyć nie można. E, rodzice zaczęli także się domagać pokazania dyplomu ukończenia tego Racing University. Zakończenia tych dwóch lat, bo to jest jakoś tak, że najpierw dwa lata się jest na jednej uczelni, a później już pełen stopień, stopień farmacji się robi na innej, albo można robić na innej, jakoś tak w ten sposób, no ale ona jakoś niekoniecznie ten dyplom miała i nie bardzo było jak załatwić. To już Photoshopka tak niekoniecznie, tak? Więc nawet jak później przyzna policji, to się tak tym miotaniem stresowała, że aż zaczęła się ciąć i samo okaleczać. Zapytacie pewnie, czy są na to dowody? Bo jak laska kłamie na lewo i prawo, to może w tym temacie też, ale serio powiem, że nie wiem. Źródła podają to jako fakt i nie rozwodzą się zbyt długo w tej kwestii. Zresztą, niezależnie od jej kłamania i tam różnych czynów, które i tam planów, które za chwilę będą grane, no to na pewno to była straszliwa presja w tej rodzinie, to jakby to nie ulega wątpliwości. W każdym razie, całe te kłamstwa na początku dające jej taką wolność i takie wyluzowanie, no zapędziły ją nieco w kozi róg. Oparcie w bracie, który wiedział o jej ukrywanym związku i wspierał, no także jakby straciła poniekąd, bo Felix zaczął to swoje studia, wyprowadził się z domu, więc ona właściwie była sama z rodzicami i zaczęło się robić bardzo nieciekawie. Dyplom uniwerku z dziedziny farmacji to już nie jest tak łatwo podrobić, jak się możecie domyślać. Daniel pomógł Jennifer zakupić fałszywkę gdzieś za 500 dolarów na jakimś targu. To chyba nie ulega wątpliwości, że książę wybrany wiedział o tych wszystkich szwindlach i wspierał. Rodzice byli wprawdzie niepocieszeni, znowu, że i tym razem ceremonia dyplomowa jakoś nie została im udostępniona, nie zostali zaproszeni, nawet zdjęć nie zobaczyli, bo Jennifer wymyśliła, że koleżanka je robiła, coś takiego było, a teraz koleżanka była w samolocie do Hongkongu, jak oni się zapytali, czy później wyprowadziła się do Hongkongu i nie mogła tych zdjęć przesłać. No nieważne. W każdym razie Han zaczął domagać się, by córka zrobiła pożytek z tej całej swojej edukacji, no i poszła do pracy. Przecież do tego to w końcu zmierzało. Niespodzianka, no to Jennifer, jak się można domyśleć, zaczęła symulować pracę. Najpierw udawała, że stara się zdobyć doświadczenie pracując dla fundacji sykiet w Torontońskim Szpitalu. Wbrew pozorom, to sprawiło, że ojciec stał się jeszcze bardziej podejrzliwy. Jak praca w szpitalu, to gdzie kitel, gdzie jakaś legitymacja, jakieś klucze, jakaś karta wejścia, cokolwiek. Rodzice zażądali odwieźć ją właśnie tam do tej pracy, do tego, do tego szpitala, by przekonać się na własne oczy, co ona robi, gdzie ona wchodzi, czy to jest rzeczywiście prawda, więc już były pewne podejrzenia. No, ale to mieli do czynienia z zawodowcem łamania, więc gdzieś jej się tam udało wemknąć na ich oczach, przeczekać pomiędzy szpitalnymi łóżkami i tym sposobem przekonać ojca, że, że po prostu no, to jest wszystko fakt, tak? No ale te narastające kłamstwa zaczęły, sp sprawiły, że zaczęła się robić jeszcze bardziej nerwowa, tak? No ona w ogóle była kłębkiem nerwów, takim kłębek trzęsący się z umiejętnościami Photoshopa. Innym razem matka zadzwoniła do topas, czyli tej, tej koleżanki, co tam niby, niby Jennifer miała pomieszkiwać. Wczesny ranek był. No matka chciała tam po prostu powiedzieć, o dzień dobry, słoneczko, coś tam, coś tam. Ta pas jednak była tak nieprzytomna, to życie studenckie, tak? To jakby dopiero została, że w ogóle zapomniała o tym całym kłamkoleniu, o tym całej, tej całej mistyfikacji i przyznała otwarcie, że Jennifer tam w ogóle nie ma. No i od słowa do słowa wyszło szydło z worka w temacie stancji, rzecz jasna. A nie wszyscy mieli takie umiejętności trzymania się tych kłamstw tak jak Jennifer. Rodzice byli wściekli. Ten jeden błąd, nie mówiąc już o narastającej podejrzliwości kosztował Jennifer uziemienie w domu na dwa tygodnie, Oska miała 20 par lat, przypominam, a nie 12, więc ona już była dorosła. A tutaj takie, takie atrakcje były grane. Rodzice się domagali prawdy? Bo czuli, że coś jest nie tak, że to nie jest tylko stancja, że to nie jest tylko chłopak. Coś to w ogóle nie grało. Ale Jennifer była zbyt przerażona, żeby się przyznać. No dobra, przyznała, że z tym szpitalem to jest ściema, iż dalej widuje Daniela, ale już co do swojej edukacji, to dalej szła w zaparte. Więc jakby tam pół prawdy, pół kłamstwa, tak bała się to wszystko opowiedzieć. A rodzice narzucili poważny reżim. Mogła chodzić tylko do pracy i na lekcji pianina. Matka wręcz pilnowała na każdym kroku po prostu. Nie sprawdza dokładnie, co córka robi. No w dosłownie, już nawet nie mówiąc, że tam żadnej komunikacji, jakichś tam telefonów, jakiegoś tam laptopa czy coś, to wszystko zabrane, normalnie uziemienie, tak? Fakt, że z mamą Jennifer miała całkiem niezły kontakt, to sprawy nie ułatwiał, bo to nie jest tak, że ta, ta matka była jakaś straszna, bo ona się starała być miła, tam gdzieś odwiedzali jakichś znajomych, coś pomagali, coś jej tam zajmowała ten czas. No nie jest tak, że po prostu siedziała, kazała jej siedzieć w swoim pokoju, patrzeć w sufit, ale to jakby, no to nie było dokładnie to, co Jennifer chciała robić w tym momencie, tak? No nie mówiąc już o tym, że strasznie tęskniła za Danielem. Wprawdzie uromantyczniając tą całą rozłąkę porównaniami do Romeo i Julii, no ale ile można porównywać, nie? No w końcu chciałby się, chciałby się człowiek spotkać. Rodzice tu kombinowali, co z nią zrobić. No i wymyślili plan. I uznając, że powinna zdać egzamin Associate of Royal Conservatory, co dawało szansę na taką karierę nauki pianina na najwyższym poziomie. Jakiś taki wysoki, wysoki stopień. Można było być nauczycielem, właśnie, e, pianina. Chętny musi się strasznie namęczyć, żeby to zdać swoją drogą. Te przygotowania właściwie trwają miesiącami, jak nie latami. Tam jest strasznie skomplikowany egzamin, trzeba ileś tam utworów z pamięci zagrać. i To taki dość skomplikowanych, a nie w laskotek na płotek. Jennifer jednak oczywiście zgodziła się, wywęszając szanse dla siebie, bo jak tylko ten plan został klepnięty, to od razu wróciła do kłamkolenia. Jasne, potrzebny był jej telefon. Chociażby, więc mogła porozumiewać się z Danielem. Na przykład, znowu wyrócić do romansowania i wymieniania sobie SMS-ów. Oszczędzę ich Wam. Później pozwolono jej jeździć na lekcje, no bo oczywiście egzamin, to trzeba było przyjeżdżać na te, jeździć na te lekcje. No a niestety, na początku chyba ją odwozili, później dali jej samochód, no ale się okazało, że sprawdzają dokładnie, ile kilometrów wyjechała, więc nawet nie mogła oszukać specjalnie, bo sprawdzili, że na lekcję to ta tam, nie wiem, powiedzmy 10 kilometrów w jedną stronę, czy 5, no więc jak ona przejechała 6, to była awantura, więc tutaj się nie dawało przekłamać, nie dało się tego obejść, no więc zaczęła prosić znajomych o podwózkę, tak, no oni jakoś to akceptowali, jakoś to, jakoś to łyknęli. Oci znajomi trochę byli bardziej tajemniczy i nie zabierali do żadnego konserwatorium, tylko do Daniela, rzecz jasna. E, rodzice, jak mówię, no, faceta nienawidzili. Uważali, że przez niego Jennifer wyłamuje się spod ich władzy i wpływów i był tym złym i niedobrym. Próbowali mu nawet zapłacić, żeby się nie kontaktował z ich córką. No takie jaja: Kanada, 2010 rok, a nie jakieś średniowiecze. Aniołkiem Daniel nie był, no bo to już mówiłam o tym, ale czy to była jedyna przyczyna zachowania Jennifer i tego, co tam się działo później? No chyba nie, ale na pewno był motywacją dość mocną. Rodzicom wprawdzie, jak mówię, przyznała, że uniwersytet skończyła korespondencyjnie. No przyznała, nakłamała, no przecież nie skończyła niczego. Więc marudzenie, żeby znalazła robotę, to się nie skończyło. Wręcz nabrało siły i rozpędu. No i Jennifer zrobiła to, w czym była najlepsza: czyli po prostu udawała, że znalazła tą pracę, tak? W aptece przy Walmarcie. No bo Walmart to taki, jakby wszyscy kojarzymy to po prostu z takim sklepem spożywczym, ale tam też jest taki dział apteczny. Ojciec domagał się dowodów, chociażby kwitów wypłat, no ale cały czas udawała, że zapomniała, a to, że się, a to, że dziś zostawiła w szafce, a to, że jakoś nie przyszły, no i się jakoś tam rozchodziło po kościach, tak? Raz nawet ojciec się uparł, że ją odwiezie i zobaczy ten, ten Walmart, tą aptekę. I wtedy jakoś jej się udało wemknąć znowu gdzieś tam, bo ktoś. Nie domknął drzwi na kartę, jakoś jej się udało wejść, więc znowu udowodnić. No, sporo szczęścia miała dziewczyna i też tupetu. Pary. W sumie, jak się patrzy na tą historię, to no, ona była już naprawdę tak skołowana. Kompletnie. Miała na serio wtedy szansę postawić tą kawę na ławę, ale zbyt się bała, zbyt jej było wygodnie. No, przynajmniej, przynajmniej twierdziła, że się bała i chciała iść w zaparte. Do jakiego momentu to miało dojść, no gdzieś tam w pewnym momencie, no to już doszło do takiego momentu, że już trzeba było, jakby, do no, coś z tym zrobić, tak? No nie można udawać, że się jest farmaceutą całe życie. Coraz zresztą bardziej ona chyba się też o tym przekonywała, więc coraz bardziej się załamywała, gasła w sobie, no biednymiś. Nie wiedziała, jak się wydostać z tej sieci kłamstw, jak, co tu zrobić, nie? Jak, tu, jak to w ogóle zacząć to rozplątywać. Chociaż w sumie, no, znaczy można było tak. No, bo było jedno rozwiązanie, tak? Mogła po prostu wyjść i trzasnąć drzwiami, ale nie chciała tego robić. Bo Daniel nawet proponował takie rozwiązanie, że weź się wyprowadź, zostaw tych rodziców, zostaw to za sobą, my sobie poukładamy życie razem, jakoś tam będziemy funkcjonować, ale dziewczyna nie chciała o tym słyszeć. Yy, bo trzeba przyznać, że namiętny romans to jedno, ale wygodnie i dostatnio tych rodziców miała, tak? No, bo oni wszystko finansowali, to duży dom, jakieś tam. Jakieś tam atrakcje, pieniądze, oni i to wszystko fundowali, a Daniel raczej na wysokim C to nie żył. Raczej bardzo skromnie. Poza tym, zerwanie z rodziną i przeprowadzenie się do, do, do mężczyzny, którego ta rodzina nie akceptowała, no to znaczyłoby podjęcie takiej konkretnej, dość drastycznej decyzji. A sieć kłamstw była po prostu wygodniejsza. Chociaż, no czy wygodniejsza? No tu się można spierać. No więc gdzie tu się wyrwać? Jak. W końcu Daniel nie wytrzymuje, nie wytrzymał chłopak. Zakończył ten siedmioletni związek, chociaż dalej był zresztą przywiązany do Jennifer i darzył ją uczuciem. Jednak za dużo było tego szarpania, ukrywania. On się chciał jakoś ustabilizować, coś zbudować, a się bawienie to wchowanego, no to można tak było nie wiem, na poziomie liceum czy tam studiów, no ale tutaj lata są, trzeba byłoby coś postanowić. Jak się można domyśleć, to Jennifer strasznie to przeżyła, to zerwanie. I przeżyła w takim dość podwójnym znaczeniu, nawet dlatego, że próbowała popełnić samobójstwo za pomocą butelki wódki i kilku tabletek paracetamolu. To skończyło się tylko wymiotami, na szczęście. Daniela, żeby było jasne, bo tam z nią zerwał, tak? Ale ona go nie chciała odpuścić. Nie, że on tam z nią zerwał, i ona się stwierdziła, okej, okay, dobra, trudno, tylko starała się tu jakoś zadziałać. Próbowała przynajmniej. Jej ukochany w tym czasie zaczął spotykać się z inną kobietą, z tą Kateriną, o której wspomniałam wcześniej, znajmą jeszcze z liceum, no ale jakby to nie zmienia faktu, że to tam jakaś tam inna baba, to ona, Jennifer i tak do niego dzwoniła i pisała i tam się przypominała o swoim istnieniu. Katerina z kolei trzy lata starsza od swojego wybranka, nie przypadła rodzicom Daniela do gustu absolutnie, bo to uważali, że to nie jest taka dobra partia dla ich syna. No ale przynajmniej no, nie robiła dramy o każdą bzdurę, tam nie było jakichś jakich wielkich tajemnic, jakichś jakich dziwnych problemów, więc ten chłopak tam przez psychicznie jakoś tam odpoczął przez jakiś czas, bo do czasu. No ale Jennifer, a kto Jennifer? Odpuścić, haha. Czego ona nie robiła, żeby, go, żeby tego chłopa odzyskać? Wypisywanie, dzwonienie, grożenie, kręcenie dramy, opowiadanie, że ją ktoś napadł, opowiadanie, że ją czterech mężczyzn zgwałciło to jest oczywiście wina Daniela. Grożenie Katerynie, jakieś dziwne telefony do tej Kateryny, odstawianie odstawienie jakichś takich dziwnych sytuacji, że ona tam dzwoniła do tej Kateryny, mówiła: Obserwuję cię, aby jakieś inne takie to tam taka ciężka psychoza. No takie jazdy, co się w najgorszym śnie po rozstaniowym pojawiają chyba. W takim koszmarze, horror. Ale wiecie co jest najlepsze? Ten Daniel do niej wracał. Odbierał te telefony, odpisywał na te smsy. Martwił się, nawet zamartwiał. Nabierał na te pierdoły dokumentne. Może w sumie może musiały się nabierać, bo inaczej by z nią tych siedmiu lat wcześniej nie wytrzymał. W tym czasie Jennifer odgrzewa też stare znajomości. Ponownie odzywa się do kolegi Andrew, z którym miała nieco wspólnego, bo oboje życi, żyli w takim podobnym układzie, z wymagającymi rodzicami, taką mocną presją. I to jemu mu się zwierzyła, że chciałaby, może tak, taki plan, że ona by tych swoich rodziców zabiła. I to taki niezły pomysł byłby. Andrew najpierw stwierdził, że ona chyba oszalała, po czym tak pomyślał chwilę, przemyślał, skontemplował i powiedział: e, No dobra. Skontaktował ją ze swoim kolegą Wikiem, który obiecał załatwić robotę. Wziął 1500 dolarów od Jennifer i się więcej nie pojawił. No raczej nie można tego zaskarżyć, że, że jakby no niewykonana usługa. Więc Jennifer to nie tylko, że takie tam gadała jakieś bzdury swoim znajomym, tylko wyraźnie zaczęła planować na poważnie morderstwo rodziców. Wprawdzie szczęścia do tego nie miała. Przynajmniej na początku. To powinno jej zresztą dać coś do myślania, ale nie dało. W tym czasie Daniel znowu był okręcony wokoło jej palca, no bo tam te wszystkie wiadomości, sms -y to przyniosły efekty. Zaczęli dość mocno korespondować. Wiadomości schodziły na rejony powszechnie uznawane za intymne. Daniel cały czas z tą Katariną był, w tym czasie oczywiście, no ale jakoś tej Jennifer wybić sobie z głowy nie potrafił. Może się uzależnił od dramy jakiejś, może miał jakieś takie inklinacje. No, na swoje innych nieszczęście, niestety, nie odpuścił tego związku czy tej znajomości. Bardzo się też przejął tą opowieścią o tym gwałcie zbiorowym, który oczywiście nie miał miejsca, do tego stopnia, że nawet załatwił Jennifer dodatkowy telefon, o którym nikt nie wiedział, oprócz jego i Jennifer, z którym się mogła z nim komunikować w każdej chwili. Jennifer coraz bardziej była przekonana, że pozbycie się jej rodziców to jest jedyna droga ucieczki, ona go zaczęła na to namawiać. No ale no, wiadomo było, że oni tak osobiście do tego nie chcą zrobić, tak, no nie, nie własnoręcznie. Więc chciała wynająć do tego celu odpowiednich ludzi. No i w czerwcu 2010 roku zaczęła o tym mówić dość poważnie, tuż na poziomie planów, nie jakiegoś marudzenia, tylko planów. No i z Danielem, no bo Daniel był to włączony, zaczęli omawiać szczegóły. Oczywiście na tych telefonach, które policja później znajdzie. Ale to jest, jakby, zaraz do tego dojdziemy. Wszystko było ogarnięte. Rabunek 2000 dolarów, upozorowane włamanie. Jennifer rozpisała nawet cały ten scenariusz na trzy akty, tak w najdrobniejszych szczegółach. W sumie może by się nawet udało, gdyby właśnie dwie rzeczy: telefon i całe morderstwo, które poszło nie do końca tak, jak miało pójść. Już nawet nie mówiąc, że Daniel otworzył dzioba i tam poopowiadał tej policji to, co. Jakim ptaszkiem ciekawym jest Jennifer. Ale nie uprzedzajmy faktów. To Daniel skontaktował Jennifer z trójką e, kolesi z ulicy, których jakoś nie znał, nie znał wybitnie dobrze, ale wiedział, że być może podejmą się takiej mokrej roboty. Zabójstwa na zlecenie. W ogóle, jak się, tak to, się tego słucha, nie? Po prostu i dobra koleś, tam dziewczyna, ale z drugiej strony planowanie morderstwa, i oni jakoś tak to do dobra. To jakoś nie jest głupi pomysł. To się. Skontaktujemy z mordercami, którzy to zrobią. No w ogóle no, włos staje dęba i nie może opaść. Ci kolesie zażądali 20 tysięcy dolarów no ze zniżką dla znajomej będzie 10 tysięcy 50% mniej. Jennifer przystała na to bez zmrużenia okiem. Ona to wszystko zorganizuje i rozpoczęło się dokładne planowanie, które oczywiście było robione telefonicznie, z mnóstwem SMS-ów, połączeń i innych. Niespodzianka, technologia istnieje, a później można ją znaleźć i sobie to wszystko przeczytać, jak się na przykład jest śledczym albo policjantem. No dobra, ale kim byli ci rabusie? Kim byli ci mordercy? Kim byli ludzie, którzy podjęli się zabójstwa Hana i Big Panów? Eric Carter za dzieciaka uczył się nieźle, był także całkiem dobrze zapowiadającym się biegaczem bieżnikowym, to znaczy bieżnikowym, no takim, ta, ty, ci co w kółko biegają jakieś na rekordy czy czas, no takim biegaczem. Jego trener wspomina go jako chłopaka cichego, uprzejmego, zamkniętego w sobie i raczej nie mieszającego się w kłopoty. Wszystko się jednak zmieniło, gdy ojciec Erika zginął w wypadku samochodowym. Dzieciak miał wtedy jakoś tak około 15 lat i bardzo to przeżył. I zaczął się buntować, oczywiście, zaczął gdzieś tam chodzić po krzakach, spaczać z prostej ścieżki czy z prostego bieżnika. Wychowany w dość niebezpiecznej dzielnicy, Erik zmagając się z tą tramą, porzucił praworządność i wkroczył na ścieżkę przestępstwa. Już rok później, w wieku lat 16, był oskarżony o ucieczkę przed policją i groźby karalne. W stosunku do kogo i tak dalej, to już nieistotne. Trzy lata później po raz pierwszy oglądał Świat za krat, za nielegalne posiadanie broni i tą bronią wymachiwanie. Znaczy, wymakiwanie na takim poziomie, że podczas kłótni strzelił oponentowi w twarz. I facet przeżył, był dość ciężko ranny, ale tam jakby za to Erik dostał 6 miesięcy. Lista jego wyczynów była dość długa i przyznać trzeba było, że był chyba nawet z tego dość dumny. Gdy został wplątany w plan, Jennifer to już był po 30, z taką niezłą reputacją na dzielnicy, wędrujący po, pomiędzy kilka, kilkoma zakochanymi w nim kobietami, więc jakby tutaj taki playboy z niego był lekki. Zwany przez kolegów e, Snypa albo Sean, e, Pracą uczciwą się w ogóle nie splamił, chyba, w swoim życiu, i to głównie włączając się w organizacje przestępcze, czy tam sprzedając narkotyki szeroko pojęte. Głównie interesowały go dwie rzeczy: panienki i imprezy. Lenford Crawford znał Eryka właściwie z okolicy, od kumple z podwórka. Historia Lanforda. Jest jednak zgoła inna. Urodzony 2 czerwca 1982 roku na Jamajce, miał fajne i dość spokojne dzieciństwo razem z siostrą i matką. Co z ojcem? Ojciec porzucił rodzinę i wyemigrował do Kanady. Tam się ożenił, tam założył nową rodzinę. Jakieś tam dzieci mu się porodziły. Ledford jednak specjalnie za nim nie tęsknił. Blisko właśnie związany z mamą i siostrą. Zawsze bardzo obowiązkowy i uczynny. A przynajmniej takie są, tak go wspomina rodzina. Bliska. Nigdy też podobno nie wymawiał się od obowiązków. No, anioł. W ogóle, jak się czyta opisy tych, yy, yy, tych bandytów, to tak wszyscy tacy byli mili, grzeczni, a później coś nie pykło. W 1994 roku się trochę pozmieniało. Matka Lenforda zapoznała nowego mężczyznę, za którego wyszła za mąż. Nie, że to był jakiś problem, bo ten, bo ten facet jakoś tego, tego syna, tych ty, ty dzieci jej akceptował, natomiast Lenford został odesłany do ojca do Kanady w takim celu, żeby tam zdobyć lepsze wykształcenie i tym samym szansę na jaśniejszą przyszłość. No to zdobył. Tylko, że bardziej, znaczy z przyszłością to tak to wiadomo, ale jeżeli chodzi o wykształcenie, to bardziej tak powiedziałbym szkołę ulicy przeszedł niż cokolwiek innego. Wpadł w tak zwane złe towarzystwo mówi się, że być może był trochę taki naiwny i nieprzyzwyczajony do dużego miasta, takie wytłumaczenie się znajduje. Matka z nowym mężem także w końcu przeprowadziła się do Kanady w 1999 roku, więc 5 lat później no i starała się jakoś temu synowi, wtedy 17-letniemu, pomóc. I Albert, czyli ojczym, czyli jej nowy mąż, trochę mu tam naprosował ścieżki. Chłopak nauczył się rzemiosła mechanika samochodowego, pracował chętnie i ciężko szybko zyskując poważanie, nawet jakiś awans i podwyżki. W wieku 27 lat był także ojcem i sporo czasu podobno poświęcał swojemu potomkowi, syna miał i swojej dziewczynie. Tam odwiedzał ich, ja nie wiem, czy oni tam mieszkali razem, czy nie, to nie ma chyba większego znaczenia. W sumie nijak się to składa z wyobrażeniem o człowieku, który wchodzi i komuś strzela w głowę za kilka tysięcy dolarów jak on się tam dał zakręcić żeby tam pójść to jest to też duży znak zapytania ale źródła sugerują że to był głównie gest lojalności wobec najlepszego przyjaciela chrzanić taką lojalność moje misie kolorowe natomiast no jest udowodnione że on to był głównie tym prowodyrem to był tym szefem tej trójki która dokonała tego całego mordu więc gdzie jest prawda pewnie gdzieś po środku jeżeli chodzi o to jak Lenford i Erik się znali oni się znali z handlu ziołem i nie mówimy tu o Bazylii. Więc samochody samochodami, paski rozżądru i filtry paliwa we swoją drogą, a dorobić je trzeba na czymś innym. Homeboy, bo tak zwano Lenforda, też nie był takim przykładnym ojcem i partnerem, tak jak przed chwilą tutaj yy, mówiłam, bo też z rykiem po imprezach się szlajał, panny wyrywając i relaksując się od czasu do czasu w takim, ani innym towarzystwie. Więc dobry chłopak, dobry chłopak, tylko że nie. Trzecim z opasników, takim trochę na doczepkę, był David Mywa galam Snał Eryka też z okolicy, mieszkając ma drzwi w drzwi z nimi, z jego dziewczyną Leishą Pompei. Wiem, że urodzony był w Montrealu w rodzinie imigranckiej. Rodzice jednak rozstali się, kiedy był jeszcze dzieckiem. I David swój czas dzielił pomiędzy pobytami u ojca, który pochodził ze Sri Lanki i cały czas mieszkał w Montrealu, i mieszkaniem z matką pochodzącą z Jamajki, która akurat przeniosła się do Toronto. Od dzieciaka był też wplątany w jakieś kłopoty, świat przestępczy, m.in. w nielegalny handel bronią. W pewnym momencie próbował nawet swoje siły jako raper, przyjmując pseudonim Ramu. Ale to jakoś nie wyszło za bardzo, więc wrócił na ulicę, gdzie znany był jako Rambo, Indian albo Kuli. I tam jakby dokonywał różnych złych rzeczy, mniej lub bardziej. Cała trójka handlowała marihuaną głównie, trzymała się razem, jakoś tam kombinowała życie, mniej lub bardziej niezgodne z prawem. Z tą trójką właśnie skontaktował Jennifer Sam Daniel. Żeby nie było tak, że ona z nim tylko rozmawiała o takiej ewentualności. On tutaj był aktywnie włączony w planowanie. No i prawda jest taka, że oni tak skontaktował i Jennifer z nimi już ustalała szczegóły, alibi, płatności te inne wszystkie biznesowe tematy. Głównym dowodzącym całej akcji był homeboy, czyli właśnie nasz mechanik Lenford. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. Sprawa była jasna, zabić zarówno matkę i ojca. Taka była, taki był cel. Było to o tyle istotne dla Jennifer, gdyż rodzice oznajmili jej i Felixowi, że wykupili ubezpieczenie na życie. I gdyby coś im się stało, dzieci miały otrzymać 170 tysięcy dolarów. Razem z nieruchomościami, samochodami i tam wszystkimi innymi rzeczami, cały majątek był warty ponad pół miliona. Jennifer ym, zaczęła więc coś, czego zakończyć nie potrafiła, chociaż nawet się specjalnie nie starała. Bo to gadanie jest swą drogą, ale tutaj już weszły pieniądze, planowanie, no, gangsterzy tak naprawdę w to włączeni. Akta tej sprawy opiewają w bardzo drobiazgowe informacje. Kto do kogo dzwonił, kto komu wysyłał sms -y w ramach ustalania czegokolwiek, ale moim zdaniem to nie ma większego znaczenia, bo, bo fakt pozostaje faktem, że ustalono, że kiedy rodzice pójdą spać, Jennifer zapali światło w jednym spokoju, a następnie otworzy drzwi że tam tylne drzwi i oni po prostu wejdą i to załatwią. To było niestety wszystko zaplanowane. To trochę się miętliło, parę miesięcy było dogadywanie. Jennifer później powie, że na tam prowała zmienić stanie. Jakoś tak nie widziałam, że ona naprowała zmienić zdanie w tym momencie. Natomiast no, doszło do zbrodni, tak? Przebieg tej zbrodni znacie. Nie, nie będę go powtarzać, oprócz oczywiście tam jest jeden ważny szczegół, że Jennifer wcale zastraszona nie była, z tymi mężczyznami, z tymi rabusiami mordercami komunikowała się dość swobodnie. Na oczach swoich rodziców, niejako. Na związać ją musieli, bo taki był plan. Więc. straszne to. Ci rodzice słyszący, jak córka sobie radośnie konwersuje z bandydami, którzy przyszli ich odstrzelić jak kaczki no, koszmar. Ale wróćmy do tych przesłuchań, bo Jennifer była, ta, ta zbrodnia, miała miejsce. Jennifer była przesłuchana raz później był przesłuchiwany Daniel. Więc Daniel nieco uchylił rąbka tajemnic na temat kłamstw Jennifer. No, a jak już zaczął chylać, to wszystko zaczęło się walić jak domek z kart. Nie żeby jakoś tam wszystko powiedział, bo to tak fazami szło, ale starał się odciąć od Jennifer jak mógł, mówiąc, że to, to wariatka trochę, taka przylepa. A poza tym on ma nową dziewczynę, może nawet zaprezentować, o proszę. Z drugiej strony, im bardziej go tam męczyli, pytali, no to mu się język rozwiązał na temat rodzinnej tradycji, urodziny panów, traktowania go przez rodziców Jennifer i ogólnie wywieranej na dziewczynie presji. Więc to powiedział, tak? Wygadał się też inteligentnie bardzo, no i słusznie dla wymiaru sprawiedliwości, oczywiście, że Jennifer ma drugi telefon. Świetny plan. Właściwie robił wszystko, żeby się wybielić, bo przecież jakąś kartotekę miał, więc był tam podejrzanym w jakimś stopniu, no ale wyszło jak zwykle. Więc już śledczy coś tak czuli, w którym kierunku mają iść. Jennifer w tym czasie nie odstępowała, jak mówiłam, ojca w szpitalu na krok. Pogrążony w śpiączce, Han raczej nie rokował za dobrze, a dziewczyna w sumie musiała być przerażona, że jakby się obudził, to mógłby się wygadać. nie? Na dodatek, na tą rodzinę dalszą też spadła wiadomość, że tego dnia, to był tam 9 chyba, czy jakoś tak, 10 listopada, zmarł dziadek Jennifer, ojciec matki. Więc yy, niewesoło ogólnie. Policja jednak złapała trop. Nie zamierzała odpuścić. Wezwano Jennifer na kolejne przesłuchanie już 11 listopada. No i tym razem dziewczyna to już zaczęła być coraz bardziej zdenerwowana, tak? Gdy pytano ją o przebieg zbrodni, przebieg morderstwa, jak to wszystko było, policjanci bardzo uparcie drążyli szczegóły, drążyli pytaniami, jak to wszystko wyglądało, jakim cudem na przykład wykonała telefon ze związanymi z tyłu rękoma. Jak się udało jej sięgnąć po ten telefon i wybrać numer? Jennifer, spocona jak mysz ze strachu, no, musiała odwzorować sięganie do tylnej kieszeni spodni, tam było całe takie przedstawienie, e, razem z wykręconymi rękoma, no ale to nie przekonało śledczych. Coś policji nie pasowało, a im dalej grzebali, to tym było gorzej. Im bardziej ją cisnęli, tym bardziej się poddawała. Już podczas drugiego przesłuchania, no, bo to było drugie przesłuchanie, powiedziała przynajmniej część prawdy. O studiach, których nigdy nie było, o wymaganiach rodziców, o podwójnym życiu, o tym, że kazali jej wybierać między rodziną a Danielem. O jednak oczywiście wybrała rodzinę. Sugerowała też, chociaż nigdy nie widziałam nigdy żadnego potwierdzenia, bo to ona to co ona mówi, to, to ona się lubi mijać z prawdą. Jakoby Han miał inną kobietę na boku, kochankę tak zwaną i to się dorzuciło do jej ogólnego umęczenia w domu. Jednak przyznania się do winy nie dało się z niej wyciągnąć. W sumie do niczego nigdy się tak naprawdę nie przyzna. A w każdym razie nie do całej zbrodni, tylko tam częściowo. Opuszczając posterunek Jennifer kieruje się najpierw do szpitala, naszpikowanego kamerami, przerażona tą całą medialną nagonką, tymi reporterami, którzy ją ścigają, nie odstępują na krok, dzwoni nawet na policję, prosząc o ochronę. Tam zdaje się nawet tam pomagali unikać tych wszystkich kamer. Dzień później 12 listopada 2010 roku, Han Pan pójdzie się ze śpiączki i zaczyna mówić. Mimo potwornego postrzału w głowę wszystko kojarzy, dobrze pamięta, nie ma problemów z kontaktem. To niemal cud z tym, że no, nie dla jego córki. Gdy Jennifer dowiaduje się jego stanie, chce natychmiast ruszyć do szpitala, ale tam okazuje się, że Han chroniony jest przez policjantów i nie jest w stanie z nim porozmawiać. Cierpią straszny ból, no bo był straszliwie pokiereszowany. Han podaje policjantom dokładny opis sprawców, na przebieg zdarzenia, ze swojej perspektywy, jednak nie wspomina o córce. Jeszcze. Jedyne, na co sobie pozwala, to wprost oskarża Daniela o współudział w zbrodni, na niego nakierowuje uwagę, mimo że chłopak Jennifer nie był obecny podczas napadu. On po prostu twierdzi, że on miał udział w tym, w tej planowaniu tego wszystkiego. Jennifer nie ustaje w próbach zobaczenia się z ojcem, w sumie już właściwie nie wiadomo w jakim celu, chyba proszeniu go tylko i wyłącznie o łaskę i nie wyjawianie szczegółów. Natomiast sam Han nie chce córki widzieć. Zaznacza w całej rodzinie, że oczywiście że jest bardzo wdzięczny, za, że go odwiedzają, natomiast prosimy absolutnie nie wpuszczać Jennifer, nie dopuszczać do jego łóżka szpitalnego. To wystarcza policji, by ustać Jennifer Pan za główną podejrzaną w sprawie. Rodzina też zaczyna się od Jennifer domagać wyjaśnień, tak? Szczególnie zaniepokojona reakcją Hanna i jego wyraźną niechęcią do córki. No co, tu jest grane. 15 listopada ojciec matki Big Han, czyli dziadek, zostaje pochowany podczas buddyjskiej ceremonii w Ogden Chapel w Scarborough. Chociaż zmarł po swojej córce. Tradycja nakazywała, by starszych członków rodziny pożegnać oficjalnie, w pierwszej kolejności, więc to tak jakby nie idzie czasowo, tylko podług straszeństwa. Matka została pochowana 4 dni później, 19 listopada. Obie te ceremonie były organizowane przez Jennifer. Nie wiem, czy to była kwestia tradycji znowu, czy też próśb rodziny. I rzecz jasna, sprostała zadaniu. Policjanci także są obecni na pogrzebie. Ale zauważają dziwne zachowanie dziewczyny. Ogląda się za siebie, jest wystraszona, nie jest w stanie płakać. Akurat brak płaczu, to trzeba przyznać, to może nie wyznacznik. Nie wszyscy szlachają, szczególnie po takiej traumie, ale tak jakby wygląda, że coś na coś tu kombinuje. Więc trzeba przekonać się co? 22 listopada policjanci wzywają Jennifer na kolejne przesłuchanie, to już trzecie. Tak on, tam konfrontują z informacją o kolędze Andrew. Riku całym, któremu miesiące temu wręczyła dość pokaźną kwotę, te 1500 dolarów. Pamiętacie? On tam je wziął i zniknął. No i dziewczyna zasłania się, że ona mu tylko chciała pomóc, ale nikt jej nie wierzy, bo oni tam dotarli do tego Andrew, tam coś słyszeli, zaczęli sprawdzać te wszystkie pogłoski. Używając przeróżnych policyjnych sztuczek, łącznie z dobrym, współczującym stróżem prawa i tam różnych takich nacisków, w końcu są w stanie z niej coś tam wydusić. Czy to się drogie ciężko powiada, bo można sobie te przesłuchania zobaczyć, przynajmniej fragmenty są na YouTubie. One są podlinkowane na dole. Wszystkie trzy tak naprawdę są dostępne. No ale efekt jest taki, że w końcu dziewczę pęka i pytając, co się ze mną stanie. Nawyk kłamania w żywe oczy oczywiście jej nie przechodzi, jest silniejszy niż poczucie winy, o ile takowe w ogóle zaistniało. Więc Jennifer, no, no widzisz, że tu się trochę tak jakby, no za dużo ludzi wie, za dużo szczegółów, żeby tak się udało wyjść obronną ręką z tego wszystkiego i powiedzieć, że to w ogóle nie jej ręka. Więc wymyśla historyjkę, której się będzie trzymać do końca. Jak to można usprawiedliwić? Haha, wynajęła morderców, to prawda, zgadza się, no szukała morderców, no tak, tak. Zapłaciła im, ale nie chodziło jej o to, żeby zabili rodziców. O nie, Chodzi, chodziło jej o to, żeby zabili ją. Ale jakoś tak wyszło, że jak oni dokonali tego napadu, który ona tam powiedziała, że bo zaplanowali, to jakoś wyszło odwrotnie i zabili rodziców zamiast jej. I to jest jej wytłumaczenie. No, Ta, taka jest wizja. Podaje oczywiście kontakty do sprawców, więc to się też zaczyna wszystko walić, bo ona mówi, że tu jest ten, tu jest tamten, to, który to był. I właściwie wystarczy ich tylko dorwać. Nie mam pojęcia, na jaki cud naliczyła. Może do dzisiaj liczy, że jak oni wszystkich złapią i przysłuchają i skonfrontują z dowodami, to oni po prostu będą trzymać się tej bajki, że oni chcieli zabić ją i tych rodziców, to tak przez przypadek. Nie wiem, nie wnikam, bo to ciężko w to wnikać, tak naprawdę. No ale trzeba ich najpierw złapać, tak? To trochę zajmuje, bo tam trzeba przygotować akt oskarżenia, dokładnie, wszystko poobmyślać, To zajmuje policji trochę czasu. Aż do 4 maja 2011 roku, kiedy ostatni z nich Lenford zostaje ujęty. Davida zaaresztowano 14 kwietnia 2011, Eryka 15 kwietnia, czyli właściwie nowego nie trzeba było aresztować, bo wtedy był w więzieniu, bo coś narozrabiał. Daniel Wong został zaaresztowany 26 kwietnia, więc sam musieli tam to wszystko przygotować, a później jak już ich zgarnali tam w przeciągu praktycznie dwóch tygodni. Można więc zacząć przygotowywać proces, który, na który składają się tony akt, m.in. ponad 640 tysięcy różnego rodzaju wiadomości, SMS-ów, itd., tak, tak transkryptów. Na ławie oskarżonych zasiądą Jennifer, Daniel Erik, który się później zresztą choruje, o tym za chwilę, Lenford i David, więc jakby piątka z nich. Nie da się ukryć, że zainteresowanie publiki i prasy jest duże. Tyle tu jest kłamstw, kombinowania, ozdrowiały ojciec, który w ogóle ze, ze śpiączki się obudził i zaczął mówić córka wynajmująca zabójców, więc jest co oglądać i czego słuchać i na co czekać. Jak to z takimi dużymi, poważnymi procesami bywa, to trwa lata, żeby je przygotować. To jest norma, proszę się temu nie dziwić. Zwykle stara się po prostu, prokuratura tak się stara, żeby no jakby żeby ten proces był raz i żeby tam wszystko się zgadzało, żeby nie robić nic po łebkach. I ten proces rusza 19 marca 2014 roku, więc praktycznie 3 lata po aresztowaniu, 4... Lata prawie że od zbrodni. Nieco późno, to prawda, ale jak mówię, takie są procedury. Omówione jest podczas procesu przebieg zbrodni, wszelkie dowody, jednak wszyscy czekają na najważniejszy punkt programu, czyli zeznanie ojca. Ojciec tam niespecjalnie chciał zeznawać wcześniej, i na sali sądowej w końcu będzie można usłyszeć, jak on opowiada przebieg zdarzenia własnymi słowami. 60-letni, wtedy Han, wyglądał na o wiele starszego, jak nie trudno się domyśleć. Cała sytuacja i śmierć ukochanej żony była dla niego wielkim ciosem. Jest oczywiście załamany kompletnie. Korzysta z tłumacza, na sali sądowej korzysta z tłumacza, spokojnie ważąc słowa, odpowiadając na pytania. Czasami pozwala sobie na odpowiedź w języku angielskim, gdy czuje się wystarczająco pewnie, ale. Jego angielski jest na tyle łamany, że sędzia poddaje się i prosi go o mówienie w języku wietnamskim, polegając tylko na tłumaczeniu. Więc to tłumaczenie jest jakby takie trochę udarte z emocji. No i Han opowiada wszystkim o przekrętach Jennifer, o ubezpieczeniu na życie, o tych swoich podejrzeniach, jak liczą na to, że rodzina właściwie wychodzi na prosto, że tuż przed tym morderstwem... Wydawało mi się, że no dobrze, no odkrył, że tam córka coś tam kłamie, coś tam kombinuje, ale że jakoś się uda to wszystko załatwić. Natomiast nie ukrywa udziału Jennifer w wydarzeniach, jednak jest to dla niego straszliwie bolesne. Gdy policjanci po raz pierwszy, jeszcze jak on był w szpitalu, pytali się o jej współwinę, odparł wtedy, to moja córka, kocham ją, jak mogę powiedzieć o niej coś złego. Więc to jest dla niego tak straszliwie bolesne, że... To jest wybranie między mniejszym i większym złem. Jak może oskarżyć swą córkę na oczach tylu ludzi, powiedzieć, co zrobiła? No ale z drugiej należy się sprawiedliwość żonie, którą tak strasznie kochał i która została zamordowana tak straszliwie. Kolejnym przesłuchanym w sądzie jest Felix, brat Jennifer, który no, 24 lata wtedy ma. Jest no, też nie da się ukryć, że jest załamany nie potrafi się zupełnie odnaleźć. Z jednej strony gdzieś tam rozumie tą sytuację Jennifer, no bo też był poddany tej strasznej presji, ale z drugiej strony nie potrafi wybaczyć, że zabiła, no, no zabiła, no nie własnoręcznie, ale zabiła ukochaną mamę. I, i wyraźnie widać, że cała rodzina jest pokiereszowana do że nie potrafią w ogóle ogarnąć, co tu dalej zrobić. Po i ojcu przychodzi zaś czas na Jennifer. Która uprawia opowiadanie bzdur, oczywiście, dalej trzymając się tej wersji z tym wysublimowanym samobójstwem. Bez zeznań rodziny, tak by miała ciężko, żeby przekonać do siebie ławy przysięgłych, ale teraz jej kłamstwa w tej perspektywie tej, tego ojca, tego brata, to jeszcze w ogóle słabiej wyglądają. To już jest w ogóle bajka o żelaznym wilku. Nikt jej oczywiście nie wierzy, szczególnie, że te wszystkie jej kłamstwa są dokładnie opisane, udowodnione, że to jest jakaś taka ewidentna bzdura. Stara się, Jennifer się stara przedstawić jako siebie samą jako ofiarę losu, no ale no nie jest w stanie przekonać nikogo w tym momencie, że należy się jakakolwiek sympatia wręcz przeciwnie proces ciągnie się długo werdykt zapada dopiero 13 grudnia 2014 roku oczywiście wszyscy oskarżeni zostają uznani winnym zarzucanych im czynów czyli tam planowania morderstwa i morderstwa jako takiego Jennifer zostaje skazana na najwyższy wymiar kary na najwyższy wymiar kary w kanadyjskim prawie, rzecz jasna, czyli 25 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyjdzie dopiero w 2036 roku, o ile wyjdzie. Taką samą karę otrzymują współsprawcy oprócz Erika, bo ten się wymigał nieco łatwiej, gdyż em, podczas procesu ją ja on zachorował, więc część tej zabawy, tego całego, te, tego całego oskarżania i tak dalej odbyła się bez niego, więc mógł wnosić o ponowne rozpatrzenie sprawy, no bo nic o nas bez nas. Wylądował na ławie oskarżonych raz jeszcze i z tego tytułu y, jego wyrok zapadł dopiero rok później i Eryk otrzymał karę 18 lat pozbawienia wolności. Co się dzieje z nimi teraz? No możemy zacząć od Daniela, więc Jennifer pisała do Daniela jeszcze z aresztu, czy dalej próbuje utrzymać z nim kontakt to nie wiem. Jest to wysoce prawdopodobne, ale nie mam żadnych dowodów na to. Co, je, co z samym Danielem? Wiem, że siedzi w Collin Space Institution, to jest więzienie na północ od Toronto i będzie tam siedział aż do ukończenia pięćdziesiątki. Ponoć znalazł sobie grupę kolegów, ziomków, takich też azjatyckiego pochodzenia, i daje sobie radę w więzieniu. Głównie skupiając się na swojej pierwszej miłości, czyli muzyce. Nie wiem, czy ma tam trąbkę, ale wiem, że na pewno ma tam dostęp do jakichś instrumentów, czy muzyki jako takiej. Liczy oczywiście albo na zwolnienie, albo na apelację, ale to chyba sobie jeszcze trochę policzy. Pozostali też siedzą cały czas. O Dawidzie wie mnie wiele. Lenford zaś ponoć udziela się za kratami, pracuje w kuchni i jest dość mocno wspierany przez swoich rodziców, którzy robią wszystko, by, co, ich, co w ich mocy, by skrócić mu odsiadkę, uważając, że on tam za mocny wyrok dostał. Eric Carty, który odsiadywał wyrok w tym samym więzieniu, co Paul Bernardo, być może misią kolorowym znany, i który dostał 18 lat tylko, został znaleziony martwy w swojej celi w czerwcu 2018 roku. Więc niby ugrał najlepszy układ z prokuratorem, ale nie dożył końca wyroku. O co dokładnie poszło, co się tam zadziało, nie wiem. Wiem tylko, że na bank nie było to samobójstwo, tylko ktoś go zaćkał nożem. Czy miało to związek to z jego wyrokiem i tym, za co był skazany, czy też z jakimiś tam innymi sprawkami, nie byłam się w stanie doszukać. Przynajmniej na poziomie źródeł wiarygodnych, bo jakieś tam plotki oczywiście są. Jennifer. Też oczywiście na wolność nie wyszła, chociaż może nie jest to takie oczywiste, jak się patrzy na niektóre wyroki. Dalej uznaje, że jest niewinna, albo uznawała to jeszcze parę lat temu, no, chociaż nie sądzę, żeby się coś specjalnie zmieniło. Cały czas upierając się, że to miało być jakieś takie dziwne samobójstwo zlecone, takie samobójstwo na wynos. Nie wiem, czy utrzymuje jakiekolwiek kontakty z bratem i ojcem, wydaje mi się, że chyba nie. Była też ewoluowana psychiatrycznie, bo to też czasami się pojawiały takie pytania, więc oczywiście była taka ewaluacja. Zapomniałam o tym wspomnieć i grono specjalistów wypowiedziało się, że wyraźne są u niej cechy psychopatii. Planowane morderstwo nie, nie było jakimś tylko rozpaczliwym sposobem na wyrwanie się z domu, ale zaplanowanym, wykalkulowanym działaniem. Brat Felix wypowiadał się, że nie jest mu łatwo, że idzie za nim zła sława czy, strasznego czynu siostry. Że ma problem, żeby znaleźć pracę, ogarnąć życie, bo wszyscy kojarzą jego samego i jego rodzinę z tym okropnym mordem. Jak mu się teraz układa? Nie wiem nic na pewno. No tak to właśnie idzie kręgami, niestety. Han Pan mierzy się dalej z życiem, ale stracił miłość swojego życia, tak nazywał swoją żonę miłością swojego życia, ukochaną, podczas tego straszliwego ataku i to no, bardzo się podłamał. No, trudno się dziwić, cała rodzina jest tak zmiętolona. Mentalnie. Jest jednak otoczony taką rodziną dalszą, która mu pomaga przetrwać, dba o niego. Część krewnych zamieszkała z nim w domu, w którym właśnie zginęła jego żona, a on sam został postrzelony, więc ma tam jakąś opiekę, są ludzie koło niego, nie jest samotny. Jeżeli chodzi o dalszą rodzinę, to taką makabryczną ciekawostką jest fakt, że 12 kwietnia 2016 roku zaginęła 23-letnia kuzynka Jennifer Sandy Lang. Rodzina rozpoczęła poszukiwania, jednak skończyły się one niestety tragicznie, ponieważ Sandy została znaleziona martwa. Przyczyną zgonu było samobójstwo. Jakie były tego przyczyny, przyczynki? Nie wiem, czy to była presja i straszliwa historia związana z jej ciotką, która straciła życie w tym, w, tym, no w tym domu, w którym ona właściwie mieszkała, czy też problemy osobiste, czy też niemożność zniesienia presji tej słynnej tradycji, to już tylko można spekulować. Ja o Sandrze Szczerze mówiąc, nic nie wiem, oprócz tego, że niestety odebrała sobie życie. I tyle na dzień dzisiejszy wiem. Ciężka to jest sprawa. Ciężka, szczególnie jak człowiek tego słucha, zamknięty na trzy spusty w domu w dobie szalejącej pandemii. Straszne planowane morderstwo to już jest mocne planowanie morderstwa na rodzicach to już w ogóle. Z drugiej strony ta straszliwa presja rodziny, te wymogi z kosmosu te ambicje Mawiałam już kilka podobnych spraw, gdzieś tam podobnych, tak, tak jak na przykład Jay Richardson czy Bracia Ramirez. Jednak w, ty, jednak w tym przypadku ilość włączonych w tą sprawę ludzi i okoliczności przyrody są właśnie nieco inne. Z tego też tytułu część ludzi chce widzieć w Jennifer ofiarę, sprawiedliwiej jej czyn, szczególnie jeżeli sami przeszło przez piekło w domu rodzinnym. Na część uważa oczywiście, że to żaden argument. Miała przecież możliwość wyprowadzenia się z domu, miała chłopaka, który czekał na nią z otwartymi ramionami. Ja oczywiście dość szczegółowo opisałam, jak to, przynajmniej starałam się opisać, jak wyglądało jej życie. Być może zrozumiemy pewne rzeczy. Natomiast zrozumienie sytuacji to jedno, a usprawiedliwienie czynu to zupełnie coś innego. Czy gdyby rodzice Jennifer dawaliby jej większe fory, to ta historia skończyłaby się inaczej? Czy mordesło było zawsze w planie, bo dziewczyna nie szukała wyjścia z sytuacji, ale chciała pławić się w luksusach i wygodach domu rodzinnego, nie rezygnując ze swoich planów i obsesji? Gdzie to tak naprawdę dążyło? Bo jak zaczęła kłamać, zaczęła tak straszliwie kombinować, to wiedziała, że musi się, no gdzieś tam ten mur stanie na jej drodze. Nie można było cały czas wszystkich oszukiwać i opowiadać bzdur, nie? Ludzie mają różne dzieciństwo, różne doświadczenia, czasami są straszliwie gnębieni przez rodziców czy przez ludzi, którzy ich wychowywali, a jednak nie każdy posuwa się. Zresztą mało kto posuwa się do tak drastycznego kroku, tak drastycznego rozwiązania, które żadnym rozwiązaniem zresztą nie jest, no bo jak uważała, że w więzieniu siedzi, no to teraz siedzi w prawdziwym więzieniu. Jak się tego słucha, to wydaje się, że to jest dobry materiał na porządny thriller albo przynajmniej popołudniowy film Netflixowy. No ale filmowcy się za to jeszcze nie zabrali. Zabrał się za to teatr. Przedstawienie o tytule Laki pojawiło się na dyskach scen torontońskich w zeszłym roku i zebrało dość pozytywne recenzje. Nie widziałam tego, tylko znalazłam recenzje właśnie, jakieś tam opisy. Czy grają to dalej? No w nowie panelizacji to raczej chyba nie grają, natomiast no, czy grać będą, jak już świat wróci do jakiejś takiej normalności? No to można sobie sprawdzić, to w toronto były, e, były te tematy. Jeżeli chodzi o źródła, bo do źródeł przechodzimy, jest książka oczywiście Adoro's Deadly Deception, the Jennifer Pan Story, autorstwa Jermego Grimaldi. Bardzo obszerne źródło informacji, bardzo polecam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pozycjami, stricte o tygrysim rodzicielstwie, to polecam pozycję Battleham of the Tiger Mother. Która nie tyczy się tej powyższej historii bezpośrednio, jednak naświetla nieco różnice kulturowe lub ogólnie kulturę i tradycje, z czego to wynika i tak dalej, więc jak ktoś chce sobie poczytać, to polecam. O Jennifer jest oczywiście także sporo artykułów, no bo przecież to słynna sprawa była, szeroko opisywana, więc kanadyjskie źródła są tego pełne. Naprawdę nie trzeba się namęczyć, żeby znaleźć. Sporo jest tabloidowych rzeczy, to trzeba przyznać. Ale można też znaleźć porządne dziennikarstwo i porządne reportaże, więc nie ma problemu. Część tych źródeł udostępniam jak zwykle na dole. Dobra, tyle mam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A ile takie historie mogą się podobać, a szczególnie po tak dużej przerwie? Wiem, że jest oczekiwanie na dokończenie Waco, że jest taka prośba i to dalej mnie tam gdzieś ciąka, żeby to zrobić. Ale nie chciałam robić jednego odcinka z doskoku, tylko tam mam taką wizję, że to skończę na raz, bo inaczej po prostu już się wszyscy pogubią w tej historii, jak będzie odcinek na rok na przykład. Następna historia, nad którą pracuję w tym momencie ma także dużo wspólnego z Azją, a dokładniej kwiatem kwitnącej, zabetonowanej liśni i mam nadzieję, że uda mi się to już zachęcić. Chwil, parę, nagrać. Jak długo potrwa ta chwila, to nie wiem, no ale mam nadzieję, że już niedługo, niedługo. Nadrabiam zaległości innymi słowy, bo ta historia to już tak obiecywałam, że wyjdzie, wyjdzie i miała nie wyjść, a to już właściwie jest praktycznie skończony jakiś research, jakieś tam wyszukiwania informacji, więc będę to mogła też niedługo nagrać. A co do tego, czemu mnie tak długo nie było, to za parę dni, dosłownie za parę dni się wezmę, czymś pochwale i mam nadzieję, że Wam się to spodoba, i mam nadzieję, że będzie to też coś, na co mi się kolorowe poostrzą sobie ząbki. A czas pokaże. To już niedługo, niedługo, naprawdę niedługo, bo to już jest gotowe. Przynajmniej o tyle, o ile można. I tymi słowami żegnam się z Wami na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi. Nie wychodźcie z domu, jak nie musicie naprawdę nie wychodźcie z domu. Noście maski i ogólnie unikajcie chorób jako takich, nie tylko tej konkretnej, o której się mówi. Przytulcie też swoje dzieciaki, jak oczywiście możecie, bo w dzisiejszych czasach to nie jest takie proste, swoich rodziców i uważajcie na siebie. Buziaki, trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa!